Wznawiam posiedzenie komisji. Szanowni Państwo, chcielibyśmy teraz skorzystać z prawa do zadania pytań przedstawicielom ratusza w trybie artykułu 12 naszej ustawy. Takie prawo będziecie mieli również Państwo jako strony i zaraz będziecie mogli z niego skorzystać. I mam tutaj osoby, które zgłosiły się do zadawania pytań. Sebastian Kaleta, Jan Mosiński, pan Robert Kropiwnicki i pan Paweł Lisiecki. Ja jeszcze też sobie pozwolę. Bardzo proszę, pan Sebastian Kaleta. Aha, jeszcze Łukasz Kondratko. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie dyrektorze, tak wstępnie, pana upoważnienie do udzielania informacji komisji jest ważne cały czas, tak? Tak, cały czas jest ważne. Dobrze. Więc pierwsza kwestia dotyczy tego, jakby pan dyrektor mógł opisać daty, w których miasto pozyskiwało informacje o postanowieniach o nabyciu spadku przez pana Aleksandra Wodawera. Kiedy ratusz urzędowo pozyskał informacje o postanowieniu spadkowym bądź o prowadzeniu wcześniej postępowań spadkowych? Panie ministrze, jeszcze zanim odpowiem na pytanie, to ja bym chciał krótko w trybie jak gdyby wyjaśnienia, ponieważ padły tu różne opinie i różne informacje. Może to nie jest ściśle związane, aczkolwiek chciałbym to sprostować. Pani Alina D., matka pana Jakuba R., nigdy nie była zatrudniona w Urzędzie Miasta. Sprawdziliśmy to. Przechodząc do pana pytania, postanowienie spadkowe, które było z 2010 roku, zostało złożone, znaczy nie jestem w stanie odpowiedzieć, wykluczono pełnomocników i oni mają całe akta. Na pewno zostało złożone po tym 2010 roku, a przed 2013 rokiem. I to postanowienie po tych kilkunastu spadkobiercach, aczkolwiek mogło wówczas budzić wątpliwości, te wątpliwości zostały zresztą sprostowane przez sąd w 2015 roku, to o czym mówiły panie ze wspólnoty, że jedna ze spadkobierczyń dziedziczyła sama po sobie, to zostało sprostowane, aczkolwiek jak gdyby konkluzja tego postanowienia była taka, że jedynym spadkobiercą jest pan Aleksander Włodawer i nie było żadnych podstaw, żeby temu postanowieniu nie wierzyć, czy jak gdyby je podważać. Sąd nie zawiadomił miasta, prowadząc postępowanie spadkowe jako potencjalnego spadkobiercy. My żeśmy to sąd czuwa i nad całością spadku, i nad postanowieniem spadkowym. Miasto w tym postępowaniu spadkowym udziału nie brało i w momencie, jak dostało to postanowienie, też nie było jak gdyby podstaw, żeby to postanowienie wzruszać. Ja bym chciał tu nawiązać do tej koncepcji spadku wakującego. Chciałem powiedzieć, że ta koncepcja spadku wakującego została wypracowana przez prawników Urzędu Miasta i to już dość później jak gdyby. Panie dyrektorze, pozwolę, tak. Jeśli pan pozwoli, żebyśmy tak. Konsekwentnie pewne punkty informacji, które chciałbym pozyskać, realizowali. Bo 12 kwietnia 2010 roku rzeczywiście zostało wydane postanowienie. Pan Robert N. 18 maja składa do BGN-u pismo z kopią tego postanowienia, informując, że będzie starał się o reprywatyzację tej nieruchomości w imieniu pana Wodawera i też w związku z tym prosi, żeby miasto się tą nieruchomością nie zajmowało w postaci zbycia takiej gospodarki, w związku z tym, że może dojść do reprywatyzacji. I dochodzi w 2013 roku, czyli mija 3 lata i mamy wrzesień 2016 roku. Wtedy BGN kieruje po raz pierwszy pismo do sądu w tej sprawie, informując sąd po 6 latach od uzyskania informacji o tym, że jest takie postanowienie spadkowe. Informuje sąd, prosi o informację w sprawie tego postępowania spadkowego. Zatem moje pytanie polega na tym, co się działo w analizie postanowienia z kwietnia 2010 roku przez 6 lat, że dopiero po 6 latach miasto zastanowiło się, by pozyskać informacje o tym postępowaniu. Według mojej wiedzy nastąpił sygnał z prokuratury. Ja rzeczywiście my żeśmy po sygnale z prokuratury, która napisała, że są wątpliwości co do kilku spadkobierców i to tylko w zakresie tego, że to postępowanie spadkowe już zostało wcześniej przeprowadzone. Nie było w tej informacji nic o pominiętych spadkobiercach. Po analizie tej informacji i po próbie jak gdyby dotarcia do dokumentów, tu też świadkowie zeznawali, że
no ciężko jest jednak do tych dokumentów dotrzeć, uznaliśmy, że to postępowanie należy wznowić spadkowe i stąd jest nasz wniosek do sądu z sierpnia tego roku. Czyli między kwietniem 2010 roku a wrzesień 2016 roku miasto nie widziało nic wątpliwego w tymże postanowieniu i we wrześniu 2016 roku po sygnale z prokuratury skierował pismo do sądu i efektem tej analizy przez 11 miesięcy był złożony na początku sierpnia 2017 roku wniosek o zmianę postanowienia spadkowego, tak? To było krócej niż 11 miesięcy, ponieważ ta informacja z prokuratury jakoś tam sprecyzowana to był koniec zeszłego roku, o ile dobrze pamiętam, listopad. A czy w obowie, bo jesteśmy cały czas z punktu widzenia miasta stołecznego Warszawy, nie prokuratury jednak mimo wszystko, z tego powodu, że wniosek o zmianę postanowienia spadkowego po 7 latach złożony dotyczy treści postanowienia i uprawnień i praw, które z tego spadku mogą wynikać na rzecz miasta stołecznego Warszawy. Zatem dlaczego dopiero po 6-7 latach podejmowano działania, które dotyczą potencjalnego majątku Skarbu Państwa zarządzanego przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy, a nie dokonano tych analiz niezwłocznie po uzyskaniu postanowienia spadkowego? No, po uzyskaniu postanowienia spadkowego nie było żadnych absolutnie powodów, żeby go podważać. To postanowienie. Panie dyrektorze, tutaj wprowadza pan w błąd komisji i osoby, które słuchają obrad komisji, ponieważ wniosek z sierpnia dotyczy uprawnień Skarbu Państwa z kodeksu Napoleona, które wynikają z przepisów prawa. No właśnie, nie dał mi pan minister skończyć. Chciałem powiedzieć, że koncepcja spadków wakujących pojawiła się bodajże, nie wiem, ze 2 lata temu dopiero i jest to koncepcja wypracowana przez prawników Urzędu Miasta, żeby ocalić mienie miasta. Ta koncepcja pojawiła się przy okazji nieruchomości na ulicy Twardej, która była przedmiotem pracy komisji. Chciałem też powiedzieć, że w tej chwili mamy stan taki, że jest 10 orzeczeń dotyczących spadków wakujących, z tego 8 jest niekorzystnych, a tylko 2 są korzystne. I chciałem również powiedzieć, że Prokuratoria Generalna, która działa za Skarb Państwa przed Sądem Najwyższym, w 2016 roku, pod koniec roku i w 2017 roku dwukrotnie odmówiła wniesienia skargi kasacyjnej, jak gdyby z przesłanką spadków wakujących. Także kwestia spadków wakujących nie jest w orzecznictwie przesądzona. Natomiast orzeczenia dotyczące spadków bezdziedzicznych i wakujących pojawiły się w innych sądach, nie tylko warszawskich, na przykład w Sądzie Okręgowym bodajże we Wrocławku. Tak, rzeczywiście znam to orzeczenie. I te kwestie były przez inne organy administracji publicznej analizowane, natomiast miasto stołeczne Warszawa nie podejmowało takich działań przez wiele lat, by dokonać analizy, sprawdzeń i ewentualnych działań. Panie ministrze, jeżeli mówimy o koncepcji spadków wakujących i jeżeli się oprzemy na tym pierwszej dacie śmierci, 1935 rok, to takie działania można było podjąć od 1965 roku. 30 lat minęło. Od 1935 roku. No i jakoś władze miasta były zawsze i po 90 roku był nowy samorząd i jakoś nikt jak gdyby tej koncepcji spadków wakujących nie wykorzystywał. Natomiast w tej chwili usiłuje pan mi zarzucić, że tego nie robimy. Robimy, natomiast no tą koncepcję jak gdyby wypracowano później. Sam szacunkiem, panie dyrektorze, ja wejdę w słowo, ale no, nikt tego nie robił, bo nie było takiej potrzeby, ponieważ spokojnie mieszkańcy sobie mieszkali na ulicy Poznańskiej. Taka potrzeba się pojawiła dopiero wtedy, kiedy pojawił się pan Robert N. O kwestia reprywatyzacji pojawiła się już po 90 roku. Ale mylimy chyba nasze zadanie i rolę. Władza publiczna, którą jest prezydent miasta stołecznego Warszawy, ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo i interes mieszkańców. To bezpieczeństwo i interes został zagrożony w momencie prowadzenia postępowania dekretowego właśnie dla tych mieszkańców. Wtedy, a nie w 64, 78 czy w 91 roku. I w tym momencie powinniście państwo zrobić wszystko, co w waszej mocy, aby, albo dobrze, inaczej. Ja przepraszam, że wejdę w słowo koledze, ale co zrobiliście państwo z tymi informacjami, które na własną rękę pozyskali lokatorzy, co Urząd Miasta, no bo pan wtedy nie pracował, ale co Urząd Miasta zrobił wtedy z tymi informacjami w 2013 roku, które pozyskali mieszkańcy, które jednoznacznie wskazują, że są co najmniej wątpliwości dotyczące tego, kto był prawowitym spadkobiercą.
Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, przynajmniej ja nie mam akt, ponieważ akta, jak bardzo wiele akt są albo w prokuraturze, albo w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Ja nie wiem, komu lokatorzy przekazali te informacje, to po pierwsze i kiedy, a po drugie zwracam jednak uwagę, że tu się pojawiło bardzo wiele jak gdyby takich no wręcz sprzecznych ze sobą informacji w zeznaniach świadków. Żeby wnieść o wznowienie postępowania spadkowego, no trzeba to jednak jakoś w sposób istotny uprawdopodobnić i mieć jakieś jak gdyby dalsze informacje, a nie tylko informacje, czy pan Włodawer znał swoją matkę, nie znał, czy był jej dzieckiem, czy to było w ogóle możliwe, no bo takie informacje tu też żeśmy słyszeli. Panie dyrektorze, wracając do kwestii właśnie postępowania spadkowego i działań miasta, bo kwestia jest kluczowa z tego powodu, że dzisiaj spotykamy się między innymi w tym celu, by ustalić, czy decyzja była prawidłowo wydana i czy prawidłowo miasto postępowało w postępowaniu zwrotowym. I jednym z elementów jest ustalenie osób uprawnionych do ewentualnie wydania decyzji zwrotowej. I kwestia dotycząca na przykład sprawdzenia postępowania spadkowego, że tak jak państwo na poprzednich rozprawach pytaliśmy wielokrotnie, państwo twierdziliście, przez wiele miesięcy, również w kontrolach, które były prowadzone w ratuszu, że kwestie postanowień, które były wydawane w różnych sprawach, w postępowaniach spadkowych u kuratorach i teraz poznańskie o nabycie spadku, miasto nic nie mogło zrobić, ponieważ były to postanowienia, które nie podlegały już zaskarżeniu, bo były prawomocne. Natomiast w sprawie poznańskiej 14, co komisja również pytała miasto na poprzednich rozprawach, o wykorzystywanie instytucji wznowienia postępowania z uwagi na możliwe spadkobranie przez Skarb Państwa, interes prawny w tym, by takie postępowania spadkowe wznawiać, państwo twierdzili, że nie było takiej możliwości. A dzisiaj spotykamy się po raz kolejny i okazuje się, że dokładnie to, o co państwa pytałem dwa miesiące temu, byłych urzędników i przedstawicieli ratusza, okazuje się, że państwo właśnie robią to, czyli korzystają z instytucji wznowienia postępowania. I w sprawie akurat pana Włodawera, informacje, które miasto we swoim wniosku z sierpnia 2017 roku przedstawia jako swoje stanowisko w zakresie możliwości spadkobrania, miasto posiadało od maja 2010 roku. Zatem pytanie, czy działania między 2010 a 2017 rokiem w zakresie analizy tych spraw były działaniami prawidłowymi? Panie ministrze, ja jeszcze raz odpowiem na to pytanie. Miasto nie brało udziału w postępowaniu spadkowym, które skończyło się w 2010 roku. To postanowienie, które zostało złożone do akt, wówczas nie budziło żadnych wątpliwości. Gdyby nie pojawiły się nowe okoliczności, między innymi ustalone przez prokuraturę pod koniec zeszłego roku, jak gdyby nie wznowilibyśmy tego postępowania spadkowego, bo oczywiście postępowanie spadkowe można wznowić wówczas, kiedy są wątpliwości. W 2010 roku nie było informacji, że postępowanie spadkowe może być nieprawidłowe. Nie, panie dyrektorze, myli pan się, ponieważ wniosek, który podpisał pan radca prawny Damian Poznański z Urzędu Miasta, który dotyczy zmiany postanowienia spadkowego, w ogóle nie odnosi się do zmian nowych okoliczności, tylko kwestionuje co do zasady postanowienie spadkowe, uznając, że spadek po państwu Włodawerach, z uwagi na fakt, że te kwestie związane z nabyciem spadku nie były przeprowadzone w ciągu 30 lat od śmierci, zgodnie z kodeksem Napoleona był spadkiem bezdziedzicznym. Na początku wakującym, w ostateczności bezdziedzicznym z uwagi na brak przeprowadzenia tych postępowań. I państwo dokładnie twierdzą to, na co my wskazywaliśmy jako możliwość, która powinna podlegać analizie w ciągu kilku poprzednich rozpraw. Jak widać, to jest moja teza, że państwo poddali to jednak pod rozwagę i takie działania czynią, by w tych postępowaniach, te postępowania, gdzie was sąd rzeczywiście, nie, to, że sąd was nie informował, powodowało utrudnienia dla miasta. Natomiast miasto w pewnym okresie w każdej ze spraw uzyskiwało wiedzę o postępowaniach i nic z tą wiedzą nie robiło. W sprawie poznańskiej kierowane przez pana biuro w sierpniu złożyło taki wniosek po 7 latach. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że pan przez 7 lat tym biurem nie kierował i była inna organizacja tych biur we wcześniejszym okresie. Natomiast kwestią istotną jest to,
czy w takich sprawach jak właśnie spadkobranie miasto powinno uczestniczyć w postępowaniach spadkowych, choćby dla zasady, dla z ostrożności procesowej, by w każdym elemencie, gdzie jest reprywatyzacja, miasto, tak jak tutaj mieszkańcy, dokonywali szeregu działań, można powiedzieć śledczych, szukali aktów zgonów, aktów urodzeń, małżeństw, by sprawdzić, czy rzeczywiście prawidłowy krąg uprawnionych został przez sąd skazany, czy takie działania powinno prowadzić miasto w tym samym okresie czasu. Panie ministrze, ja jeszcze raz powrócę do tego, co powiedziałem. Koncepcja, czy wypracowanie tej koncepcji, żeby oprzeć się na przepisie dotyczącym spadków wakujących, ta koncepcja narodziła się wiele, wiele lat później, po 2010 roku. W tej chwili zarówno Biuro Spraw Dekretowych, jak i Biuro Mienia Miasta... Panie dyrektorze, ta koncepcja nie narodziła się w sierpniu, ani w lipcu bieżącego roku. Ta koncepcja, to, że my ją przedstawialiśmy miastu na rozprawach, nie wynikała z tego, że my sobie ją wymyśliliśmy, tylko wynikała z analizy piśmiennictwa, z analizy innych postępowań w innych miastach, które miały miejsce. I nasze zdziwienie i pytania budziło to, że miasto tego trybu nie próbuje wykorzystać. A w sprawie poznańskiej w tym miesiącu miasto w końcu to zrobiło. Więc pytanie jest zasadne. Dlaczego wcześniej takich decyzji nie podejmowano? Bo wcześniejsi świadkowie z Urzędu Miasta stwierdzali, że w ogóle do 2015 roku nikt w ogóle nawet nie próbował analizować tego, a nie chodzi, panie dyrektorze, tylko o kodeks Napoleona, bo wznowienie postępowań spadkowych w zakresie kuratorów również, tam gdzie miasto powinno badać swoje rzeczy i wszędzie tam te elementy być może mogłyby zablokować reprywatyzację, nie musielibyśmy się spotykać. Dlatego też informacja o tym, kiedy i dlaczego, z jakich przyczyn takie wnioski miasto teraz kieruje, jest bardzo istotna. Czy się zmieniło podejście miasta do tego, czy należy w takich czynnościach uczestniczyć? I taką informację chciałbym od pana uzyskać. Czy się zmieniło podejście miasta, czy państwo raptem uznali, że w innych sprawach to nie miało zastosowania, wznowienie postępowania, a w tej konkretnej to już ma? Panie ministrze, oczywiście, że się zmieniło podejście miasta i to już jak gdyby wynika z działań podejmowanych przez miasto. Natomiast dlaczego takie działania nie były podejmowane w 2010, 11, 12 roku, to jest pytanie do świadka pana Bajko, który tu zeznawał, do świadka pana Mrygonia, którzy po prostu kierowali tym biurem. I panie dyrektorze, ostatnie moje pytanie dotyczy tego, czy ta zasada, którą państwo, czy nie zasada, to postępowanie, czyli w sprawie poznańskiej państwo po latach, mimo że minęło wiele lat, próbują wykorzystywać te instrumenty, o których pytaliśmy na komisji, czyli wznowienie postępowania cywilnego. Czy to postępowanie, które jest wniosek o wznowienie postępowania w sprawie twardej, obecnie należy interpretować jako zasadę w postępowaniu miasta w podobnych sprawach, gdzie mamy do czynienia z osobami, które ginęły do 1947 roku i nie były zrobione postępowania spadkowe w tym okresie? Panie ministrze, to proszę mi dać minutę, bo to jest troszkę bardziej skomplikowane. Co do zasady, we wszystkich postępowaniach, które teraz się toczą i które miałyby się zakończyć wydaniem decyzji, tak, sprawdzamy to, czy nie ma tych spadków wakujących. Co do postępowań, które się skończyły, w miarę możliwości badamy te sprawy. Bada to i Biuro Spraw Dekretowych, i Biuro Mienia Miasta. Niestety w bardzo wielu sprawach w ogóle nie dysponujemy tylko aktami zastępczymi, ponieważ te akta są w różnych organach. Więc to jest pierwsza rzecz i oczywiście te postępowania będziemy wznawiać. Również też, nie pamiętam już przy której sprawie, ale składaliśmy do akt komisji pismo prezydenta do sądów z prośbą, żeby nas zawiadamiać o postępowaniach spadkowych. Był taki, nie pamiętam w którym roku, ale były takie pisma prezydenta miasta do sądów. I jest jeszcze jedna sprawa. Zobaczymy, jak to orzecznictwo się rozwinie, bo w tej chwili mamy 8 do 2, ale jeżeli będziemy mieli, nie wiem, 25 do 1, to chyba jednak okaże się, że ta koncepcja no, nie jest słuszna. Rozumiem, panie dyrektorze, jeszcze tak uzupełniając. Na razie walczymy. Szkoda, że ta walka nie była prowadzona przed reprywatyzacją, ponieważ właśnie kluczowy jest element związany z tym, że miasto w oficjalnych stanowiskach podpisywanych przez panią prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz, na przykład w protokole
do protokołu kontrolnego z CBA, oświadczała pani prezydent, że nie ma możliwości jakiejkolwiek ingerencji miasta w postanowienia spadkowe i wszędzie tam, gdzie te kontrowersyjne postanowienia spadkowe spotykamy w poszczególnych postępowaniach, miasto nie mogło nic zrobić. I chodzi o to, że pan dzisiaj informując nas o tych nowych wnioskach, zadaje jakby, przeczy pan prezydent miasta stołecznego Warszawy w tym zakresie, że można było. Można było wznawiać, można było się tym interesować i to jest sprzeczność w dwóch stanowiskach miasta w przeciągu kilku miesięcy. I dlatego chciałbym zapytać o przyczynę, być może nie wiem, no przyczynę, dla której miasto jednak uznało, że instrumenty z KPC wznowienia postępowania cywilnego w zakresie spadków między lutym a sierpniem okazało się, że cudownym zrządzeniem losu jednego dnia pani prezydent mówi, że nie może czegoś robić przez lata, a dzisiaj twierdzi, że takie postępowanie jest możliwe. To budzi wątpliwości, chciałbym, żeby pan się do tego odniósł. Ja myślę, panie ministrze, że to jest pozorna sprzeczność. To znaczy wznowimy, czy będziemy próbować wznowić postępowania tam, gdzie mamy informacje o tym, że mogły być jakieś nieprawidłowości. Natomiast co do zasady, organ jest związany postanowieniem spadkowym sądu składanym do akt przez stronę. Tak, jeśli nie dotyczy możliwych praw miasta. A w tym przypadku takie prawdopodobieństwo w różnych sprawach szacowane z różnym stopniem, w każdej z tych spraw, które komisja badała, istniało i po prostu powoli widzimy, że działania komisji i zwracanie uwagi Urzędowi Miasta na pewne problemy, które wynikały z niestosowania wszystkich możliwych środków prawnych, by w 100% przeprowadzić prawidłowo proces reprywatyzacji, miasto, mimo że się do tego nie przyznaje, zaczyna stosować, co z pewnej perspektywy cieszy, ponieważ daje nadzieję na dobrą współpracę komisji z ratuszem w przyszłości. Natomiast, panie dyrektorze, jest jakby właśnie kwestią kluczową w związku z tym, w związku z pracami komisji i naszymi ustaleniami, stanowiskami miasta w dalszych sprawach, że są mimo wszystko stanowiska sprzeczne, bo możliwość działania była przez miasto dotychczas podważana. Dzisiaj już ona nie jest podważana i dlatego też kluczowe jest to, że w sprawie tej miasto w końcu podjęło działania. Szkoda, że po 7 latach. Rozumiem, nie było pytanie. Przejdziemy dalej do procedowania, tylko chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że panie dyrektorze, no doktryna kształtuje się tak, jak kształtuje przez lata, tylko problem polega na tym, że no państwo macie niestety w tym udział, że taka doktryna jest ukształtowana. Taką, a nie inną postawą, taką, a nie innymi decyzjami. Takimi, a nie innymi decyzjami, takim, a nie innym stanowiskiem, bo kto miał walczyć o zmianę stanowiska w tej doktrynie, jeżeli nie przedstawiciele miasta, którego najbardziej dotyczą procesy reprywatyzacyjne, który ma największe zasoby. Ale ja mam konkretne pytanie, jeżeli można, panie dyrektorze, bo mamy decyzję SKO z 28 czerwca 2016 roku, z której wynika między innymi, że państwo nie poinformowaliście wszystkich stron, prowadząc postępowanie dekretowe. Dlaczego od tego czasu nie zrobiliście nic, jeżeli chodzi o pierwotną decyzję dekretową, żeby ją zmienić? Panie przewodniczący, według mojej wiedzy to postanowienie SKO po prostu nieco inaczej rozkłada, czy dzieli lokale na lokale wynajęte na podstawie decyzji cywilnoprawnej lokale sprzedane, które były wcześniej wynajmowane na podstawie decyzji administracyjnej i lokale, które zostały sprzedane nie na podstawie decyzji administracyjnej i w ostatecznym jak gdyby rozrachunku czy w ostatecznej sentencji to postanowienie SKO nic nie zmienia. Jak to nic nie zmienia? No dzieli w inny sposób. Dzieli w inny sposób, ale w mojej ocenie ten podział na lokale zbyte, takie, w których była wcześniej decyzja administracyjna o najmie, lokale zbyte tylko cywilnoprawnie, ma ewentualnie wpływ na roszczenia odszkodowawcze, jakie mogliby wysuwać nabywcy. No ja orzeczenie SKO rozumiem w ten sposób, że jeżeli lokale zostały zbyte, a wcześniej w tych lokalach była wydawana decyzja co do najmu, to żeby uzyskać
żeby uzyskać prawo do wnoszenia roszczeń odszkodowawczych, należy wcześniej postarać się uchylić lub stwierdzić nieważność decyzji o najmie. I to jak gdyby z punktu widzenia miasta w chwili obecnej nie ma znaczenia. To ma moim zdaniem, w mojej ocenie znaczenie z punktu widzenia nabywcy nieruchomości. No to powinno zmieniać postęp, to powinno zmieniać decyzję dekretową, ale dobrze, to ja rozumiem, że takie jest Państwa stanowisko, ale teraz może pytanie, trochę inne pytanie, jeżeli mogę skorzystać i zapytać Panią Pełnomocnik o tą sprawę czysto ludzką. No od kiedy państwo wiecie już z przekazów medialnych co najmniej kilka lat o tym, że ludziom podniesiono czynsz o 500%, co przez te kilka lat Państwo zrobiliście, żeby tym ludziom pomóc? Szanowny Panie Przewodniczący, pracuję w urzędzie od października 2016 roku. Natomiast jeżeli chodzi o lokatorów z Poznańskiej 17, to tak jak mówiliśmy wcześniej, Poznańskiej 14, przepraszam, 17 rodzinom rzeczywiście, które złożyły wniosek o najem mieszkania z zasobu miasta, została ta pomoc udzielona przez przyznanie mieszkania socjalnego czy mieszkania komunalnego. 5 wniosków jest w trakcie rozpatrywania cały czas. Nie ma, była jedna sytuacja, w której ktoś zwrócił się do miasta o pomoc w postaci mieszkania komunalnego i ta pomoc nie została udzielona ze względu na zbyt wysokie dochody osoby, która ubiegała się o mieszkanie, ale ta osoba jest znowu w procesie ubiegania się o mieszkanie i dzięki podwyższonym kryteriom od marca 2017 roku jest duża szansa, że w tej chwili otrzyma mieszkanie komunalne, jeżeli nie, to będziemy proponować wsparcie w postaci mieszkań w TBS. Więc to jest to wsparcie stricte, jeżeli chodzi o mieszkanie komunalne dla osób z tego budynku. Natomiast to, o czym Pan mówi, czyli wsparcie prawne, czy też dyskusja dotycząca podwyższenia stawek czynszu. W tym przypadku, jeżeli chodzi o Poznańską 14, lokatorzy tego budynku, którzy mają podwyższone stawki czynszu, dzięki też działaniu w ramach stowarzyszenia, oni te stawki zaskarżyli. No tak, ale ja pytam nie to, co oni zrobili, tylko to Państwo zrobiliście, bo to, że Państwo im proponujecie mieszkańcom pomoc w znalezieniu czynszu, znaczy mieszkania socjalnego, jak zostaną wyrzuceni na bruk, no to z całym szacunkiem, ale to jest Państwa obowiązek. Nie, znaczy my mieszkania proponujemy dużo wcześniej, w sensie oni cały czas mieszkają na Poznańskiej. No tak, no wtedy jak mają już takie zadłużenie, że mają pętlę, że nie ma za bardzo wyjścia. Natomiast jakby pytanie jest takie, a może inaczej, od czasu, kiedy Pani jest pełnomocnikiem, czyli tam od czerwca 2016 roku, to czy z iloma mieszkańcami ulicy Poznańskiej udało się Pani spotkać, porozmawiać i pomóc w zakresie ich statusów właśnie w Poznańskiej, w ulicy nieruchomości przy Poznańskiej 14? Szanowny Panie Przewodniczący, to były 3 osoby, z którym rozmawiałam, pomijając fakt, że w ramach Komisji Dialogu Społecznego rozmawiamy z całym Stowarzyszeniem Poznańska i to jest miejsce, gdzie dyskutujemy w ogóle problemy związane z reprywatyzacją i możliwości ich rozwiązywania. Czy rozumiem, że może dzisiejsze posiedzenie komisji wpłynie na to, że Państwo jakoś mocniej się w to zaangażujecie? Mam taką przynajmniej nadzieję. Jeszcze mam jedno pytanie. Czy potwierdzacie Państwo, czy macie jakąś wiedzę na temat tego, dlaczego ratusz i czy ratusz, jeżeli tak, to dlaczego zajmował takie stanowisko, kiedy miał jeszcze udziały w wspólnocie, to znaczy, że w momencie prowadzenia procesu reprywatyzacyjnego nie zgadzał się na podniesienie funduszu remontowego przedstawiciel ratusza, znaczy zgłaszał sprzeciw, co było korzystne dla pana Roberta N. i pana Janusza Piecyka. Czy państwo jesteście w stanie to potwierdzić, jeżeli tak, to dlaczego było, skąd takie zachowanie ratusza? Panie przewodniczący. Przepraszam, panie przewodniczący, najmocniej. Czy mógłbym poprosić o powtórzenie tego pytania? Tak, ja nawiązuję do słów przedstawicieli strony mówiących o tym, co działo się chwilę przed zakończeniem procesu dekretowego. Podczas spotkań wspólnoty, kiedy ratusz jeszcze miał silny głos, ponieważ nie zakończył się proces reprywatyzacyjny. Nawiązuję do tych słów. Panie przewodniczący, jeżeli do kamienicy są roszczenia, czy były roszczenia i one są uprawdopodobnione, to pojawiałby się wówczas zarzut, bo miasto też by musiało partycypować w tych kosztach i z tego co wiem, miasto do pewnego momentu, przy tam był wymieniony dach w tej kamienicy i miasto partycypowało. Natomiast w momencie, kiedy toczy się już zaawansowane postępowanie reprywatyzacyjne, natomiast to nie może sobie jak gdyby pozwolić na to, żeby potem postawiono zarzut, że oddaje wyremontowaną kamienicę, bo takie zarzuty też często były.
Tak, ale postępowanie dekretowe jeszcze się wtedy nie zakończyło. Tak, państwo dopiero je prowadziliście, a to niestety wygląda tak, jakbyście wiedzieli, jak się zakończy. Nie, to nie jest tak, że my żeśmy wiedzieli, jak ono się zakończy, tylko to jest w pewnym sensie działanie ostrożnościowe. To znaczy, znów, jak gdyby nie chciałbym tu dezawuować absolutnie zeznań świadka, natomiast no, pojawia się pewna sprzeczność, bo z jednej strony mówi się, że kamienica była za czasów Gierka bardzo solidnie wyremontowana, a z drugiej strony jest potrzeba podniesienia funduszu remontowego. Czyli to jest tak, że owszem, były te remonty przez wiele lat prowadzone, natomiast no, kamienica, każda rzecz, zwłaszcza kamienica bodajże z 1910 roku, no, ulega jakiemuś zużyciu i wymaga cały czas remontów. Natomiast miasto nie może jak gdyby inwestować w kamienicę, która wkrótce może stać się jak gdyby już nie jego własnością, tylko własnością prywatną. Taka była polityka miasta wówczas i zdaje się, że taka jak gdyby polityka, są tylko konieczne jak gdyby remonty i naprawy, ponieważ myślę, że wszystkie organa kontrolne stawiały miastu zarzuty, że inwestuje w kamienicę, którą za chwilę może stracić. Rozumiem to stanowisko. Natomiast jeszcze mam ostatnie pytanie. Czy z Państwa wiedzy wynika, żeby podczas postępowania dekretowego ktokolwiek w ratuszu badał te procesy historyczne, procesy własnościowe, status pana Włodawera, czy w momencie prowadzenia postępowania dekretowego, bo z dokumentów to nie wynika, znaczy to z dokumentów, które mamy, to wynika, że przedstawiciele ratusza w tej sprawie nie zrobili nic kluczowej, ale czy państwo macie może jakąś wiedzę, że było inaczej? Panie przewodniczący, jak rozumiem pana pytanie zmierza do tego, czy przedstawiciele ratusza badali jak gdyby następstwo prawne pana Włodawera po poprzednich właścicielach? No tak, czy pan Włodawer jest panem Włodawerem, czy miasto przypadkiem, nie korzystając nawet nie ze spadku z... No ja już na to pytanie odpowiedziałem. To postanowienie z 2010 roku, wówczas kiedy było złożone do akt, no nie budziło wątpliwości i nie było wówczas żadnych informacji po stronie miasta o pominiętych spadkobiercach, a tak jak mówiłem, koncepcja spadków wakujących pojawiła się później. No dobrze, no ja jednak będę utrzymywał, że kodeks Napoleona jest znacznie dłuższy i jest on dość precyzyjny, no ale się nie kłóćmy teraz już. Dobrze, przejdźmy dalej. Pan poseł Jan Mosiński. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie dyrektorze, pani mecenas, już nieobecna w chwili obecnej na rozprawie, była uprzejma stwierdzić, że miasto wykazało dość daleko idącą empatię i przekazało 17 lokali dla części lokatorów z Poznańskiej 14. Z wiedzy ogólnie panującej, te lokale są w bardzo złym stanie technicznym. Czy macie państwo wiedzę, czy faktycznie tak jest, czy te lokale są jednak, no powiedzmy, w dość dobrym standardzie użytkowym? Lokale na Poznańskiej, czy lokale nie proponowane? Nie, lokale dla lokatorów, którzy opuścili Poznańską 14. Czyli lokale które my proponujemy lokatorom. Tak, to może moja pani zastępczyni się wypowie. Za każdym razem lokal, który ma być przyznany konkretnej rodzinie, jest tej rodzinie pokazywany i rodzina może zdecydować, czy to jest lokal, który przyjmuje, czy nie przyjmuje. Więc za każdym razem była to propozycja składana rodzinie, natomiast każdy lokal jest remontowany przed przyznaniem go nowym najemcom. Natomiast panie pośle, jeszcze jedno zdanie tytułem uzupełnienia. No też musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli dwie osoby mieszkały w lokalu 100-metrowym, to niekoniecznie lokal komunalny od miasta dla tych trzech osób będzie również lokalem 100-metrowym. Panie dyrektorze, mi nie chodziło o powierzchnię, mi chodziło o stan techniczny, bo mówię, z wiedzy jaką posiadam, nie tylko akurat w kwestii poznańskiej, tak? Te lokale, te przeniesienia do lokali zastępczych, komunalnych, socjalnych, te lokale jakby no nie spełniają pewnych standardów, bo stwierdzenie pani pełnomocnik, że rodzina miała prawo, tak, znaczy miała ogląd, no ale co miała zrobić, jak nie miała gdzie wrócić, tak, no bo Poznańska 14 już była, że tak powiem, rozdziałem zamkniętym. Dziękuję. Kolejne pytanie. Pan mecenas, też nieobecny, stwierdził, że to miasto powstrzymało
dzięki działaniom miasta i pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz wstrzymało eksmisję pani Marii, 94-letniej schorowanej kobiety, która mieszka na Poznańskiej 14. To raczej nie jest pytanie, tylko stwierdzenie, bo ja uważam, że to jest akurat mijanie się z prawdą. Dzięki opiekunce pani Marii, która, że tak powiem, w tym momencie, kiedy ta była propozycja składana, no, zareagowała bardzo ostro i to dzięki tej akurat pani udało się, że tak powiem, odstąpić czasowo od eksmisji. Więc ja nie chcę prostować wypowiedzi pana mecenasa, natomiast tutaj w świetle kamer stwierdzam, że te działania, które przypisuje się miastu, są, że tak powiem, lekko przebarwione. Jeżeli chodzi o pytanie konkretne, czy Miasto Stołeczne Warszawa korzystało z pomocy prawnej kancelarii pana mecenasa Piotra Wociala, jeżeli chodzi o Poznańską 14? Czy miasto korzystało z pomocy prawnej kancelarii pana mecenasa Piotra Wociala w przypadku Poznańskiej? Nic nam na ten temat nie wiadomo. Czyli nie może pan powiedzieć, że nie lub tak? Nie ma pan możemy wiedzy? To na piśmie ustalić. Znaczy ja się, oglądając te akta i również moja zastępczyni zajmując się sprawami lokatorów, nie natknęliśmy się na ślad współpracy miasta z panem mecenasem Wocialem, ale możemy to jeszcze jak gdyby na piśmie bardzo już oświadczyć. Pytanie jedno z już ostatnich. Czy sprawdzaliście państwo wiarygodność pełnomocnic, którym posługiwał się pan Robert N. w latach 2006-2010, w których to pełnomocnictwach reprezentował interesy pana Aleksandra Włodawera? Bo mam fotokopię, z których wynika, ministrze, że są... No, każdy pełnomocnik, każdy adwokat, który składa pełnomocnictwo do akt sprawy, może poświadczyć je za zgodność, więc gdyby nie rozumiem pytania, znaczy przychodzi... czy miasto miałoby napisać, nie wiem, do pana Włodawera, o ile dysponowało jego adresem, czy faktycznie udzielił pełnomocnictwa, nie wiem. Nie, panie doktorze, to nie w tej konwencji. Przychodzi pan mecenas Robert N. do ratusza, już mówię takim językiem bardzo obrazowym. Przedstawia pełnomocnictwo podpisane przez Aleksandra Włodawera, no już w roku 2006, ale też od tego samego Aleksandra Włodawera w 2010 roku. No laik, patrząc na pełnomocnictwo, dostrzegłby, zwłaszcza w roku 2010, różnicę w podpisie ze strony pana Aleksandra Włodawera. No przecież gdybyście państwo wówczas sprawdzali dokumenty w sposób daleko idący, no tak szczegółowy, to myślę, że podważylibyście te pełnomocnictwa. Panie ministrze, ale to jest przy założeniu, że to pełnomocnictwo jest nieprawdziwe. Pan Robert ten był wcześniej tym pełnomocnikiem. Jak złożył drugie pełnomocnictwo, no to myślę, że miasto po prostu przyjęło, że to jest jak gdyby w pewnym sensie kontynuacja, tak? Nie badało jak gdyby prawdziwości, czy nie wiem, czy tego, czy ten podpis jest taki sam, zwłaszcza, że no często się zdarza, że ludzie się jednak różnie podpisują. A mogę panu okazać ten podpis? Oczywiście. Mówię pan, co w ciągu 4 lat, żeby się tak zmienił podpis, to naprawdę musiałoby się coś strasznego wydarzyć, nie wiem, choroba Parkinsona lub coś w tym stylu. Tu jest Włodawer, a tu jest Włodawer. Bardzo. Dobre. Różnią się. No, dziękuję bardzo. Aha, jeszcze ostatnie, bo być może to umknęło, więc przepraszam, jeżeli się będę powtarzał, panie przewodniczący. Dlaczego miasto nie starało się być stroną w postępowaniu, jeżeli chodzi o kamienicę przy Poznańskiej 14, bo ja jakby nie dosłyszałem ani pytania, ani odpowiedzi. Ale w którym postępowaniu? W postępowaniu jako strona w miejsce pana Roberta N., bo przecież w myśl kodeksu Napoleona po 30 latach i przy stwierdzeniu, że nie istnieje spadkobierca, można było starać się o to, aby wejść w... Ponieważ miasto o tym postępowaniu nie wiedziało. Czy nie interesowało? Żeby miasto... Znaczy, panie ministrze,
Można się czymś interesować, natomiast co to znaczy interesować się? No, jeżeli sąd nie informuje miasta, że toczy się postępowanie, czy raczej Skarbu Państwa właściwie, że toczy się postępowanie, w którym może być spadkobiercą, no to w tym postępowaniu wtedy ta osoba, która potencjalnie może być spadkobiercą, nie bierze udziału, bo o nim po prostu nie wie, chyba że się dowie skądinąd. Znaczy, ewentualnie. To ja wejdę słowo, no niestety, no mamy pismo między innymi z 2006 roku, to już pan Robert N. się postarał o to, że państwo wiedzieliście o tym, że takie postępowanie się toczy niestety. Ale wtedy to sąd czuwa nad prawidłowością postępowania spadkowego. A co stało na przeszkodzie, panie dyrektorze, żebyście państwo wtedy się włączyli do tego postępowania, skoro o nim wiedzieliście? Ale żeby się włączyć do postępowania, to trzeba znać jego sygnaturę i trzeba mieć jakieś uzasadnione podejrzenia. Trzeba mieć jakieś uzasadnione przypuszczenia, tak, że będzie się spadkobiercą. Ja znów powtarzam, że koncepcja spadku wakującego została wypracowana dużo później. Dlaczego nie dużo wcześniej, to nie jest pytanie do mnie. No, a kodeks cywilny 935? Ale w jakim kontekście? To właśnie to, czy ten kontekst byłby ewentualnie korzystny dla miasta, no to obawiam się, że no, ale to w takim sensie to miasto powinno uczestniczyć w ogóle we wszystkich postępowaniach spadkowych, jakie toczą się na terenie Warszawy. No, w tych, gdzie może stracić swoją własność. Ale powinno co najmniej to zbadać. Ale panie przewodniczący, sąd orzekając o spadku, orzeka o spadku, a nie o konkretnych przedmiotach spadkowych. Czyli idąc z pana tropem myślenia bardzo ostrożnościowym, które starałby się zachować mienie dla miasta, miasto powinno uczestniczyć we wszystkich postępowaniach spadkowych na terenie Warszawy. Ale pan wybacza, ale prezydent miasta stołecznego Warszawy jest prezydentem wszystkich mieszkańców, powinien dbać o bezpieczeństwo i dobro tych ale mieszkańców. Ale to nie wynika też szczególnie z przepisów. Szczególnie jeżeli może stracić majątek. Nieprawda, że nie wynika, bo kodeks cywilny... No nie wynika z przepisów. A o czym mówi 935 KC? Że pana, nie mam tego przepisu przed nosem, ale to sąd, dobrze, ale pan usiłuje przerzucić. Ale nie, ale odpowiedzialność, sądu za czuwanie nad spadkiem i nad przebiegiem nie został pominięty na jakąś aktywność miasta w każdym postępowaniu spadkowym. Prowadząc postępowanie spadkowe, nie wie postępowania spadkowego i nad tym, żeby żaden spadkobierca. Wiemy jeszcze, co wchodzi w skład spadku. Panie dyrektorze, no niech pan mnie nie zmusza. Kto, proszę w takim razie nam wytłumaczyć, kto w imieniu Skarbu Państwa sprawuje pieczę nad nieruchomościami na terenie Warszawy Skarbu Państwa? Kto? Ale panie ministrze, co innego jest piecza nad nieruchomościami, a ale co pytanie, innego jest spadek. Spadek jest masą majątkową, gdzie nie, jak gdyby sąd orzekając o spadku nie rozstrzyga o poszczególnych i w ogóle nie wiadomo, co wchodzi w skład panie spadku tak naprawdę. Panie dyrektorze, ale to inaczej. To w takim razie kto w postępowaniu spadkowym, kto ma dbać o interes Skarbu Państwa? A to zależy, kto jest reprezentantem tego Skarbu Państwa. No to właśnie zadałem wcześniej to pytanie. Ma różnych reprezentantów. Ale jeżeli pan nie potrafi odpowiedzieć, to ja panu pomogę. Reprezentantem Skarbu Państwa w stosunku do nieruchomości leżących na terenie miasta stołecznego Warszawy jest prezydent miasta stołecznego Warszawy. Tak, wszystko jest to prawdą. I niestety, jeżeli państwo to kwestionują do dnia dzisiejszego i nie pojawiła się nawet refleksja. Ja nie kwestionuję, panie przewodniczący. Jeżeli nie pojawiła się nawet refleksja w tym zakresie, to jest nam, to znaczy, że mamy poważniejszy problem niż myślałem. Panie przewodniczący. Ja nie kwestionuję tego, że miasto jest. Panie dyrektorze, bardzo proszę mnie nie przekrzykiwać. Jest to przykra nasza konstatacja, do której mamy niestety prawo. Ponieważ jeżeli wyszlibyśmy z punktu widzenia z założenia takiego jak państwo, że sąd w wyniku postępowania spadkowego zabrał jakąś własność, która do tej pory należała do. Której właścicielem było miasto stołeczne Warszawa, czy Skarb Państwa. I sąd prowadzi takie postępowanie i jeżeli państwo nie bierzecie udziału w tym postępowaniu, to znaczy, że nikt nie reprezentuje tego Skarbu Państwa, co oznacza, że panowie handlarze roszczeń mieli ułatwione zadanie, bo tak w rzeczywistości było. I ja sądziłem, że przynajmniej o tyle jesteśmy w stanie dzisiaj się spotkać w jakimś innym punkcie, że państwo podjęliście pewną refleksję dotyczącą tego, że tak już nie będziemy robić. Bo jak rozumiem, po tym jak komisja wszczęła postępowanie w sprawie ulicy Poznańskiej 14, państwo złożyliście jednak wniosek o weryfikację tego spadku, co nas szczerze wreszcie cieszy. Dlatego no, niestety bolą te państwa dzisiejsze słowa,
dotyczące ewentualnego aktywnego udziału państwa w obronie majątku Skarbu Państwa. To jest niestety bolesne. Panie ministrze, ale pan nadinterpretuje moje słowa. Uważam, że można przyjąć koncepcję taką, że miasto czy Skarb Państwa, i w ogóle kiedyś tak było na początku mojej kariery zawodowej, że sądy wzywały rzeczywiście. Wtedy Skarb Państwa reprezentowały izby skarbowe przed 90 tam którymś rokiem. Natomiast w tej chwili się przepisy zmieniły i państwo jako blisko związani i jak gdyby z większością parlamentarną i z Ministerstwem Sprawiedliwości, zmieńcie ten przepis tak, żeby sąd miał obowiązek wezwać Skarb Państwa w każdym postępowaniu spadkowym. Na razie takiego obowiązku po stronie sądu nie ma, a trudno sobie wyobrazić, żeby prezydent miasta stołecznego Warszawy uczestniczył w każdym postępowaniu spadkowym. Nie, no panie dyrektorze, no nie można się w żaden sposób zgodzić z koncepcją, którą pan prezentuje. Zwłaszcza, bo że te postępowania spadkowe się niekoniecznie... Dobrze, ja pana dyrektora wysłuchałem. Panie dyrektorze, nie można w żaden sposób się zgodzić z koncepcją, którą pan w tej chwili prezentuje, mianowicie taką, że państwo łaskawie zaczniecie bronić majątku, za który jesteście odpowiedzialni, tylko wtedy, kiedy sąd was poinformuje. Mimo że w każdej chwili, jeżeli macie interes prawny, to wynika 1025 KC, mówi wprost o tym, że jak macie interes prawny, macie prawo stanąć do tego postępowania. Jeżeli pan mnie pyta o to, jak ja bym postąpił w takiej sytuacji, przepraszam, brałbym udział w każdym takim postępowaniu. Tym bardziej, że mieliście wiedzę. Co to jest za różnica, czy macie państwo wiedzę od sądu, czy macie od pana Roberta N. Wiedzę mieliście i powinniście bronić majątku Skarbu Państwa. I takie jest, tak uważam. Ale możemy się tutaj różnić w tym zakresie. Pan Robert Kropiwnicki. Znaczy, ja tylko chciałem dokończyć jakby... Przepraszam. Proszę pan Jan. Odpowiedź pana dyrektora, bo z tych odpowiedzi, które no nijak nie korespondują z dbaniem o należyty interes publiczny, można powiedzieć tak, bierność ze strony miasta stołecznego Warszawy, nie tylko w przypadku Poznańskiej 14, ale i w poprzednich adresach, których decyzje żeśmy uchylili, świadczą o tym, że bierność pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz w jakiś sposób wpisuje się w działania na szkodę interesu publicznego. A to już jest. Panie ministrze, żaden z prezydentów nie uczestniczył w tych postępowaniach, ale jeżeli już tak mówimy. Panie dyrektorze, ale przepraszam bardzo, pan przewodniczący udziela głosu. To jest moje zdanie, na poparcie którego mamy tutaj cały szereg faktów, mówię nie tylko przy Poznańskiej 14. Także myślałem, że otrzymam odpowiedź, dlaczego nie staraliście się państwo wejść jako strona w postępowanie, chociaż mieliście takie prawo. No cóż, więc myślę, że po tych kilku rozprawach Komisji Weryfikacyjnej przyjdzie również czas na jakąś refleksję i większe starania ze strony urzędników miasta stołecznego Warszawy. Dziękuję bardzo. Podkreślam tylko, że nie żaden z prezydentów, bo pan Włodawer złożył taki wniosek w 91 roku i uzyskał decyzję odmowną. I dopiero państwo później, no tak się niestety złożyło, że państwo byliście zmuszeni do podjęcia decyzji w wyniku aktywności pana Roberta M., którą można było wcześniej w naszej ocenie będąc aktywnym przerwać. No niestety tak było. Mówiłem o aktywności prezydentów miasta w postępowaniach spadkowych. A ja mówię o postępowaniu dekretowym, którym zajmuje się komisja i który państwo prowadzicie, bo to jest państwa obowiązek. Pan Robert Kropiwnicki. Dziękuję bardzo. Otóż myślę, że zupełnie niepotrzebnie państwo wchodzicie w te przepychanki słowne i to próbujecie sobie dokuczać, a szczególnie kompletnie nie jestem w stanie zrozumieć. Ale chciałem zadać pytanie właśnie dotyczące tych koncepcji spadkowującego, bo są tu podnoszone zarzuty, że miasto nie podnosiło tego w odpowiednim momencie. Proszę powiedzieć, kiedy dokładnie po raz pierwszy i w której sprawie miasto użyło koncepcji spadku wakującego przed sądem? To było w sprawie twardej. Ja nie mam w tej chwili tych akt przed sobą, ale to jest naprawdę kwestia ostatnich 2 lat i po... Wtedy, kiedy miasto przeprowadziło badania i okazało się, że tam są w ogóle i pominięci spadkobiercy, to była kwestia ulicy Twardej i to był rok albo 2015, albo wręcz 2016. Komisja zajmowała się tą sprawą, czyli wiemy, że to jest horyzont najdalej roku 2015. Tak.
Więc ciężko jest mówić o to, czy robić zarzut, że wcześniej miasto tego nie używało. No również dobrze prezydent Lech Kaczyński mógł wymyśleć koncepcję spadku wakującego i dzisiaj bylibyśmy już dużo dalej i mielibyśmy może doktrynę utartą w tej sprawie. Więc robienie zarzutów, że ktoś wymyślił tę koncepcję prawną później niż wcześniej, no wydaje się kompletnie niepotrzebne i nieuzasadnione. Ale chciałem zapytać dalej, czy według pana dyrektora miasto jest jedyną instytucją, która ma wiedzę na temat właśnie pana Włodawera i całej jego sytuacji związanej z jego spadkobraniem. Czy tylko miasto było informowane o tym, czy również inne instytucje były o tym informowane? Niewątpliwie wiedziała o tym prokuratura, do której składano doniesienia różnorakie. Czy pana zdaniem prokuratura mogła również składać wniosek do sądu o zmianę postanowienia spadkowego? Oczywiście. Czy coś panu wiadomo, dlaczego prokuratura tego nie zrobiła? Nie. No, bo to jest też jeden z elementów, proszę zwrócić uwagę, że... To jest bardzo dobry pomysł, żeby zapytać pana prokuratora Świąkalskiego i Seremeta, dlaczego nic nie... Również pana prokuratora Ziobry i pana prokuratora Święczkowskiego. Nie, wystarczy również zobaczyć daty. Panowie prokuratorzy Święczkowski i Ziobro mogliby złożyć ten wniosek chociażby wczoraj, tak naprawdę. Dlaczego nie mogli, mogą wzruszyć? Jeżeli powzięli informacje od państwa... Nawet teraz, no to dlaczego nie zrobią tego? I mają większe uprawnienia tak naprawdę i większe instrumenty do tego jako organ strzegący praworządności niż komisja czy urząd miejski w Warszawie, miasta stołecznego Warszawy. Więc to uważam, że to jest jeden z ważnych elementów. A czy prokuratoria generalna odmówiła wszczęcia złożenia skargi kasacyjnej, rozumiem. W jakich sprawach i czym motywowała swoje decyzje? Kiedy to było? Jedna była odmowa bodajże w grudniu zeszłego roku, a druga w tym roku. Niestety nie mam tych opinii prokuratorii generalnej. Dostałem tylko takie zestawienie, że dwukrotnie miasto zwróciło się do prokuratorii generalnej z wnioskiem o wniesienie skargi kasacyjnej. I prokuratoria, czy prokuratoria prowadziła te sprawy, no i po prostu skargi kasacyjnej nie wniosła. Ja też, tak jak mówiłem, ta sprawa w orzecznictwie budzi duże kontrowersje i tak jakbym miał na dzisiaj jak gdyby odpowiedzieć, no to raczej orzecznictwo jest 8 do 2, tak? Czyli 8 negatywnych rozstrzygnięć, 2 pozytywne, z tego bodajże jeszcze jedno nieprawomocne. Czy to są decyzje sądu, wyroki sądu apelacyjnego, czy jakiej rangi sądów? Czy którakolwiek sprawa trafiła już do Sądu Najwyższego? Do Sądu Najwyższego jeszcze nie, znaczy były te dwie sprawy, gdzie prokuratoria odmówiła wniesienia skargi kasacyjnej, więc jeszcze żadna sprawa nie trafiła do Sądu Najwyższego. Bo mamy tu taką supozycję na posiedzeniu komisji, że koncepcja spadku wakującego i tego 30-letniego okresu oczekiwania i później, że to przechodzi z automatu na poziom skarbu państwa, czy na własność skarbu państwa, jest oczywista. No jak z tego, co pan mówi, nie jest to oczywiste. Nie jest oczywista. Czy i nie ma twardego poparcia w doktrynie i w orzecznictwie, choć tak niektórzy członkowie komisji i świadkowie o tym mówią. Ale proszę mi powiedzieć, czy pana zdaniem sąd, który podejmował decyzję w sprawie pana Włodawera, miał wiedzę o tym, o tej koncepcji spadków wakujących i to, że można to rozpatrywać w oparciu o kodeks Napoleona? No jest stara zasada, jura novit curia, sąd zna prawo, więc ja uznaję, że sąd miał taką wiedzę. A czy cała sprawa spadkobrania przez pana Włodawera teraz przez państwa jest w jakikolwiek sposób rozpatrywana i czy państwo podejmujecie kroki w sprawie wznowienia tego postępowania? Tak, my żeśmy wnieśli o wznowienie tego postępowania spadkowego. Kiedy? 2 sierpnia, opierając to na dwóch przesłankach. Przede wszystkim na koncepcji spadków wakujących, jak również na informacji z prokuratury, że bodajże co do 4 spadkodawców wyliczonych w tym postanowieniu z 2010 już wcześniej toczyły się i zakończyły się, znaczy nawet nie wiem, czy się zakończyły,
ale prokuratura podała nam takie informacje, że co do bodajże 4 spadkodawców postępowanie spadkowe się toczyło, no i to sąd powinien sprawdzić. Czyli rozumiem, że miasto wystąpiło o zmianę tego postanowienia spadkowego w oparciu o te ustalenia dostarczone przez świadków, jak również przez strony, czyli przez właścicieli mieszkań, tak? Przede wszystkim oparliśmy się na piśmie z prokuratury, które mówiło, że co do części spadkodawców toczyło się już wcześniej postępowanie spadkowe, a po drugie jak gdyby opierając się na koncepcji spadków wakujących. Rozumiem, czyli miasto mogło wystąpić o to, a prokuratura nie. No to tak, żebyśmy też mieli tego jasność. Dobrze, dziękuję bardzo, nie mam więcej pytań. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Znaczy, to pragniemy zwrócić uwagę, bo to zaraz szerzej do tego przejdziemy, że państwo nie wprowadzacie opinii publicznej w błąd, twierdząc, że wymyśliliście kodeks Napoleona bądź interpretację tego kodeksu Napoleona, czy spadku wakującego, bo mam na przykład przed sobą orzeczenie Sądu Najwyższego z 1950 roku, ale są też kolejne, w myśl którego można jasno przeczytać w nawiązaniu właśnie do tego prawa, że jeżeli nie ma spadkobierców, to spadkobierca ustawowy przypada Skarbowi Państwa. Po prostu. To jest oczywiste, że to jest wprost zapisane w kodeksie Napoleona, dlaczego, o czym my tu rozmawiamy. Problem też polega na tym, że wystarczy, żeby brać aktywny udział w tym postępowaniu spadkowym, żeby zobaczyć, jak wiele jest znaków zapytania, żeby tego postępowania dekretowego prawidłowo nie rozstrzygnąć na korzyść handlarzy roszczeń. I też nie ma problemu. Do tego nawet nie jest potrzebna panu ta koncepcja, dodatkowe koncepcje teoretyczne i doktrynalne. Dlatego proszę, nie wprowadzajcie państwo opinii publicznej w błąd. Sebastian Kaleta. Panie dyrektorze, tak zaciekawił mnie pan tą informacją, że koncepcja, o której pan mówił, jest bardzo świeża i od niedawna przez miasto wypróbowana jest jakoś terra incognita dla pracowników miejskich. Z tym, że uzasadnienie, które miasto podaje w tym wniosku z 2 sierpnia 2017 roku, wcale nie opiera się na informacji z prokuratury, wcale nie opiera się na żadnych dodatkowych informacjach. Proszę wybaczyć, ale po prostu to jest delikatna ściema, tak? Bo państwo powołujecie się we wniosku tylko i wyłącznie na doktrynę, tylko i wyłącznie na orzecznictwo, doktrynę, która była bardzo dawno temu już wyklarowała kwestię spadków wakujących i bezdziedzicznych. Zresztą państwo sami się na te orzeczenia powołujecie. Powołaliście państwo się na orzeczenie uchwały Sądu Najwyższego z 18 listopada 1966 roku o tym, na czym polega idea spadków wakujących. Powołaliście się państwo na orzeczenie Sądu Okręgowego we Wrocławku z 2013 roku, który również odwołał się do tego uchwały Sądu Najwyższego. Powołaliście się również państwo do literatury, komentatorów kodeksu Napoleona, nawet z XIX wieku w zakresie spadków wakujących. Zatem mówienie o tym, że koncepcja jest czymś nowym, jest to nowa interpretacja przepisów kodeksu Napoleona, jest czymś nieprawdziwym, ponieważ po prostu te koncepcje wszystkie były, tylko wy z nich nie korzystaliście jako miasto. I dobrze, że w końcu z nich skorzystaliście, że próbujecie ze swojej perspektywy dochodzić tych praw, z tym, że proszę nie wprowadzać opinii publicznej w błąd, że to są jakieś nowe interpretacje, nowe wykładnie tego bardzo wiekowego aktu, który już nie obowiązuje, znaczy obowiązuje w zakresie osób, które zmarły, kiedy on obowiązywał. Więc samo miasto przywołuje doktrynę, która jest znana od dziesiątek lat, a nawet można powiedzieć ponad 100 lat. I z tego też powodu nie chodzi o wynalezienie nowej doktryny, ale mechanizmów działania, dbania o majątek miejski. Tego nie było przed decyzją zwrotową i pytanie zasadnicze przy tej reprywatyzacji jest następujące. Czy niezależnie od tego, jakie będzie orzeczenie sądu, bo tutaj oczywiście mogą być różne rozstrzygnięcia, ale przepisy kodeksu Napoleona wydają się być jasne, że podjęcie tego rodzaju działań, które miasto podejmuje w sierpniu 2017 roku, gdyby było podjęte do czerwca 2013 roku, powodowałoby, że dzisiaj nie rozmawialibyśmy ze świadkami o tym, co się dzieje w tej kamienicy, ponieważ miasto czyniłoby starania, by w 100% określić, czy rzeczywiście powinno dojść do reprywatyzacji. I wam się szczerze, nie wiem, czy jaka jest reakcja miasta, czy widzimy, że mieszkańcy kamienicy przez lata dowiedzieli się o wiele więcej niż jakikolwiek urzędnik w ratuszu.
To jest przykre, ale jednocześnie mówiąc o tym, że to jest nowa koncepcja, wprowadza pan opinię publiczną w błąd, bo to nie jest nowa koncepcja, jest koncepcja znana komentatorom kodeksu Napoleona od lat. Aczkolwiek żaden poprzedni prezydent od 90 roku, skoro ta koncepcja nie jest nowa, i również nie stosował. Zwracam tylko na to uwagę, a reprywatyzacja zaczęła się od 90 roku. Pełna zgoda, natomiast takie cyrki, z jakimi mamy miejsca, z tymi kuratorami z tych wysp, wiadomo jakich, i z taką skalą, to niestety za żadnego innego prezydenta, czy to w 91, 3 czy 7 roku nie było. Nie było mowy i z takimi, z takimi tragediami i z czynszem podwyższanym o 500%. Zresztą to szkoda to wszystko powtarzać, dlatego nie próbujcie państwo relatywizować. Pan Paweł Lisiecki. Ja tak zacznę może nietypowo, ponieważ otworzyłem sobie jeden z portali internetowych, dosyć duży i myślę, że jeden z większych. I od razu rzuciła mi się w oczy reklama. Pomagamy mieszkańcom. Mieszkańcom z budynków zwróconych, byłym właścicielom lub ich następcom, pomaga pełnomocnik prezydenta Warszawy do spraw lokatorów. Zapobiega eksmisjom i uczestniczy w postępowaniach. Pośredniczy w kontaktach z właścicielami i zarządcami. Od końca października 2016 roku z pomocy pełnomocnik skorzystało już 250 osób. Mam pytanie, ktoś wśród tych 250 osób są też osoby z Poznańskiej 14, tak? Nie. Nie. A pytanie jeszcze takie, droga jest taka reklama? Nie mam pojęcia. Rozumiem, dobrze, dziękuję. To jest bardziej, panie ministrze, informacja, ponieważ pani pełnomocnik wykazuje się jednak dość dużą skutecznością, natomiast jak gdyby mieszkańcy Warszawy, czy osoby poszkodowane, czy osoby potrzebujące muszą się o niej dowiedzieć, więc trzeba to jakoś rozpropagować. A można wiedzieć, jak państwo zapobiegacie tym eksmisjom? Znaczy bardzo dobry przykład to można użyć Poznańską 14, chociażby pani Ostaszewskiej, której działania sprawników OPS-ów wznowiły termin, ponieważ pani Ostaszewska miała eksmisję zasądzoną zaocznie i termin rozprawy został wznowiony, a eksmisja została wstrzymana, więc to są tego... Ale mówiła pani, że z Poznańskiej 14 nie korzystali. No bo jeżeli chodzi o panią Ostaszewską, tak jak mówię, więcej tutaj zrobili prawnicy Ośrodka Pomocy Społecznej miasta, tak? Tylko że Ośrodka Pomocy Społecznej, ale tego typu działania mogły być również prowadzone, jeżeli eksmisja na przykład została zasądzona zaocznie, z jakiegoś powodu dana osoba nie stawiła się na rozprawę, a powinny tej eksmisji nie być, albo przynajmniej, że jest to z prawem do lokalu socjalnego. Rozumiem. Z informacji, które tutaj uzyskałem podczas dzisiejszego posiedzenia komisji, tak wnioskuję, że ta pomoc ze strony miasta dla lokatorów to między innymi Komisja Dialogu Społecznego, tak? Dobrze mówię? Która działa od października 2016 roku. Październik 2016 roku to jest data mojego zatrudnienia. Komisja działa od grudnia 2016 roku. Od grudnia 2016 roku. Znaczy chciałam zaznaczyć, że Komisja Dialogu Społecznego działały wcześniej i działają nadal przy Biurze Polityki Lokalowej. Jakby to jest kolejna... To ja wiem, natomiast ta konkretna komisja, tak, która jest poświęcona sprawom lokatorów, to jest grudzień 2016 roku. W takim razie jeszcze mam pytanie, od kiedy można korzystać z pomocy prawnej w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście dla osób, które no, na przykład są lokatorami w budynkach zwróconych? Znaczy, jeżeli mówimy o bezpłatnej pomocy prawnej, tak, bo to o niej najpewniej mówimy, no to o ile dobrze pamiętam, to chyba ustawa 2014 czy 2015 wprowadziła bezpłatną pomoc prawną, to były przepisy ustawowe. I nie jest to pomoc prawna dla każdej osoby, tylko to jest pomoc dla konkretnych grup osób, które tę pomoc mogą otrzymać, czyli dla osób powyżej 65 roku życia, osób bodajże do 26 roku życia i osób korzystających z pomocy społecznej. Czyli taki pan, jak tutaj był ten pierwszy świadek, pan Migros, nie byłby w stanie skorzystać z tej pomocy? Nie znam sytuacji dokładnej, ale pana jest to osobą pracującą. Ale jeżeli nie mógłby skorzystać z pomocy prawnej, bezpłatnej pomocy prawnej, to my również, ja osobiście ze swoim współpracownikiem taką pomoc udzielam. Ale jak rozumiem, pan Migros skorzystał też z pomocy prawników stowarzyszenia. A pani Anna Tomasz też nie byłaby w stanie, to znaczy nie byłaby osobą...
Panie pośle, musielibyśmy omawiać sytuację. Nie, chodzi mi tylko o to, że jest pewna grupa osób, która jest. Nie wszyscy mogliby skorzystać z tej pomocy prawnej, jeżeli to pan chciałby usłyszeć. Tak, chciałem to usłyszeć. Znaczy, niestety to usłyszałem, może tak. Czy pan minister uważa, że jak ktoś ma 150 tysięcy dochodu miesięcznego, to dalej zasługuje na skorzystanie z prawa ubogich i bezpłatnej pomocy prawnej? A czy pan Migros albo pani Tomas mają 150 tysięcy dochodu miesięcznego? Nie, ja tego nie powiedziałem, no ale gdzieś jest jakaś granica i również sąd przydzielając adwokata z urzędu również bada jak gdyby możliwość poniesienia tego choćby częściowo z tak zwanej własnej kieszeni. I tak samo działa miasto. Ale to ja odpowiem teoretycznie. Ja uważam, że w takiej sytuacji, jak pan dyrektor odpowiedział, jest możliwa i nawet potrzebna pomoc prawna, jeżeli takiej osobie naliczono dług w postaci na przykład 300 tysięcy złotych. W związku z podniesieniem czynszu o 500%. Wtedy owszem, tak uważam. A ja panu dyrektorowi powiem jeszcze więcej, że ta osoba posiadająca 150 tysięcy dochodu miesięcznego, gdyby była w budynku zwróconym, zgodnie z obecnymi przepisami miasta, powinna otrzymać mieszkanie od miasta. W związku z czym, panie mecenasie, panie dyrektorze, to gdzieś te przepisy są w mieście dziurawe, ale to... To są również przepisy stanowione przez sąd, bo bez ustawa o pomocy... Przez Sejm, ponieważ ustawa o zwolnienie z PIS-ów, czy o bezpłatnej pomocy prawnej też stanowi jak gdyby pewne tryby i pewne reguły jej udzielania. Tak, ale przepisy szczegółowe są uchwalane przez Miasto Stołeczne Warszawa i wszelkiego rodzaju kryteria również ustawia Miasto Stołeczne Warszawa. Była tutaj mowa o dobrych układach z miastem, które pan Wocial, zgodnie z tym, co było mówione, miał i który reprezentował te osoby, które odzyskały Poznańską 14. No nie ma niestety tutaj pani pełnomocnik miasta, ale być może pan będzie w stanie mi odpowiedzieć. Czy komuś pan mecenas Wocial pomógł uzyskać lokal od miasta? Pytanie, czy wśród tych 17 osób jest jakaś osoba, która właśnie skorzystała z pomocy Wociala, pana mecenasa Wociala, który miał mieć te dobre układy z miastem? Szanowny panie pośle, jak pan dobrze wie, jeżeli chodzi o udzielanie pomocy ze strony miasta, odbywa się to na podstawie złożonego wniosku o najem mieszkania komunalnego, czy też przyznanie lokalu socjalnego w wyniku wyroku, więc to są te podstawowe dokumenty, które świadczą o tym, czy komuś ta pomoc udzielana jest, czy nie jest udzielana. I to są wnioski złożone przez stronę, a nie przez jakiegokolwiek mecenasa reprezentującego właścicieli. Ale czy pan mecenas Wocial, czy macie państwo wiedzę, aby pan mecenas Wocial interweniował w którejś z tych spraw, a może reprezentował w ogóle którąś z tych osób? Nie znam żadnego takiego przypadku i nie miałam żadnych kontaktów z panem Wocialem. Rozumiem. To znaczy w tej chwili państwo nie macie wiedzy, czy tak, czy nie. Dobrze. Kolejne pytanie dotyczy niehipotetycznej sytuacji. Mianowicie, w tej chwili Miasto Stołeczne Warszawa może ustanowić na rzecz następców prawnych, byłych właścicieli, użytkowanie wieczyste jakiejś nieruchomości w postępowaniu reprywatyzacyjnym. Tak? Tak. I pytanie, na podstawie jakich przepisów państwo będziecie przekazywali wówczas nieruchomość razem z lokatorami. Czy to będzie artykuł 678 kodeksu cywilnego, czy tak jak mówiła pani Anna Tomas, będzie to cesja? Panie pośle, przepisy w zakresie postępowań reprywatyzacyjnych się nie zmieniły. My natomiast korzystając z dorobku komisji wypracowujemy jakąś możliwość dalszej jeszcze ochrony lokatorów. Natomiast co do tego, czy to jest cesja, czy... A to jest bardzo ważne, panie dyrektorze, no bo jednak, to później de facto wpływa na losy ludzi. Jednak zarówno miasto, jak i lokatorów obowiązuje kodeks cywilny i to jest jedyny przepis, który jak gdyby ma tu w tej sprawie zastosowanie. No to panu zacytuję ten przepis. W razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu, nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy. Może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia. W związku z czym mam pytanie, gdzie tu następuje
zbycie między miastem stołecznym Warszawa a osobami, które starają się o zwrot nieruchomości. To jest zbycie, czy jednak zgodnie z decyzjami administracyjnymi miasta stołecznego Warszawy oznacza to tyle, że ta nieruchomość zostaje przekazana, a miasto przyznaje się, że nigdy nie było właścicielem tej nieruchomości. Ale podstawą przejścia prawa własności jest zawarcie aktu notarialnego, więc dopiero wtedy nieruchomość staje się własnością tego spadkobiercy czy następcy prawnego, więc to jest równoznaczne ze zbyciem. Nie ma innego zresztą przepisu, jakiś przepis należy zastosować. Bardzo byśmy chcieli, żeby był jakiś przepis szczególny, ale to nie zależy od miasta. Jeżeli mówimy o zbyciu, to musiałaby być również kwota wpłacona za tę nieruchomość, a czegoś takiego miasto stołeczne Warszawa nie otrzymuje. I de facto jeszcze dopłaca, biorąc pod uwagę na przykład odszkodowania za 10-letni okres bezumownego korzystania czy utracone korzyści. Ja jednak chciałbym zwrócić uwagę, że budynki według dekretu Bieruta pozostały przy właścicielach. Upaństwowiono grunt. No właśnie, no to upaństwowiono tylko grunt, natomiast budynki następuje ich zwrot, a nie zbycie. Panie ministrze, wchodzimy w subtelne dyskusje prawnicze. Nie, one są, nie są... stan prawny mamy taki, jaki mamy. No więc albo uznamy, że ci lokatorzy jak gdyby cały czas mieszkali w ogóle w prywatnym budynku. Nie, chodzi mi tylko o jedną rzecz, że ci lokatorzy mają podpisane umowy najmu z miastem stołecznym Warszawa. Zgadza się, jest... przedmiot najmu zmienia właściciela. Ale proszę pana, ja rozumiem, że chodzi panu o lokatora w tej chwili, mówiąc nie, o tym przedmiocie. Nie, o przedmiocie mówię, o budynku. Nigdy bym sobie nie pozwolił powiedzieć o kimkolwiek, że jest przedmiotem. To jeżeli jest taka sytuacja, to znaczy, że miasto de facto wynajmowało komuś nie swoją własność. Można to w tym kierunku idzie interpretacja osób, które domagają się właśnie na przykład wynagrodzenia za bezumowne korzystanie. Dobrze, to w takim razie do kogo w mieście stołecznym Warszawa ma wystąpić lokator o odszkodowanie, że miasto dało mu w przedmiot najmu coś, co nie było jego własnością? No może wystąpić po prostu do sądu. No, no i co nie wtedy? Widzę innego. I co wtedy? Ale to wtedy zobaczymy, co lokator napisze w pozwie i miasto się do tego pozwu odniesie. Nie, a miał pan takie już sytuacje? Nie słyszałem o takiej sprawie. Dobrze. Dobrze, ja to już. Dziękuję uprzejmie. Czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie, czy państwo chcą skorzystać z możliwości zadania pytania? Dziękujemy, nie mam pytań. Dziękuję uprzejmie. Panie przewodniczący, przepraszam najmocniej, ja bym chciał zadać pytania, przy czym przez zamieszanie związane z przerwą chciałbym zadać pytanie nie tylko do przedstawiciela miasta, ale również do pozostałych stron, które dzisiaj zajmowały stanowisko w sprawie. Proszę bardzo. Przy czym przed zadaniem pytań kwestia techniczna, chciałbym poprosić o uwzględnienie w protokole okoliczności, iż po przerwie w pracach komisji nie uczestniczy jeden z członków, pan minister Adam Zieliński. To oczywista sprawa. Proszę bardzo. Nie wiem, od kogo mam zacząć. Czy pan przewodniczący to jakąś kolejność narzuci, czy... Ale to proszę powiedzieć, komu chce pan zadać pytanie, panie. To może zacznę od przedstawiciela miasta. Proszę bardzo. Chciałbym się dowiedzieć, jaka dokładnie jest argumentacja sądów w tych postępowaniach dotyczących spadków wakujących. Mam na myśli te orzeczenia niekorzystne dla miasta, które te wnioski oddalają bądź ich nie uwzględniają. Z jakich powodów sądy tej koncepcji spadków wakujących nie podzielają? Z tego co pamiętam, jednak gdyby jakieś uzasadnienie widziałem, była to sprzeczność z zasadami współżycia społecznego. Ale nie jestem panu mecenasowi w stanie dokładnie odpowiedzieć, ponieważ widziałem tylko wykaz jak gdyby tych spraw, natomiast nie zapoznawałem się z tymi 8 uzasadnieniami. Czy miasto jest w stanie doręczyć komisji i włączyć do materiału dowodowego te postanowienia sądów? Myślę, że tak. Proszę pana, mam pytanie odnośnie spadkobrania i pana Aleksandra Włodawera. Czy miasto poza tym, że forsuje pewnego rodzaju koncepcję związaną ze spadkami wakującymi, co do zasady kwestionuje fakt, że pan Aleksander Włodawer to ten Aleksander Włodawer, który jest następcą prawnym poprzednich właścicieli tej nieruchomości?
Czy państwo podobnie jak dzisiaj, chociażby pani Anna Tomas, kwestionujecie, że to jest ta osoba? Znaczy, czy właśnie usłyszeliśmy, pan przewodniczący nie dał mi zadać tego pytania, chciałem pani świadek zadać jedno pytanie. Czy ona kwestionuje, że ten pan Aleksander Włodawer, biolog, to jest inna osoba niż ten Aleksander Włodawer, jak gdyby biorący udział w postępowaniu, czy też ktoś się pod niego podszywa. Ja nie mam żadnych danych, żeby kwestionować, że pan Aleksander Włodawer, syn Pauliny Włodawer, to jest jakaś osoba nieistniejąca, tak? Nieznane mi są przesłanki, żeby jak gdyby, znaczy ja w ogóle nie wyobrażam sobie kwestionować, na jakiej podstawie miałbym kwestionować tożsamość osoby. No nie ma żadnych, mogę kwestionować uprawnienia spadkowe tej osoby, natomiast no nie mam żadnych danych, żeby twierdzić, że pan Aleksander Włodawer, syn Artura i Pauliny, to nie jest pan Aleksander Włodawer, albo no nie wiem, wywodzić jakieś inne wnioski z tej całej sytuacji. Pan Aleksander Włodawer jest osobą zasłużoną dla nauki, podobnie jak jego matka, pani Paulina Włodawer, występują w różnych leksykonach dotyczących naukowców i uznaję, że to są te osoby. Jeżeli ktoś ma jakieś informacje, które pozwoliłyby zakwestionować tą tożsamość, albo które, ja nie wiem, pozwoliłyby stwierdzić, że ta osoba, która tu występuje, nie wiem, podszywa się pod pana Włodawera, no to bardzo proszę o taką konkretną informację. Proszę pana, kiedy zapadło, w jakim okresie czasu, jeżeli byłby pan w stanie wskazać te 8 orzeczeń niepodzielających interpretacji miasta dotyczących spadków wakujących? Złożę te, przykro mi bardzo panie mecenasie, nie mam tego w głowie, ale to jest z ostatniego czasu, to jest tam właśnie też pewnie z jakichś ostatnich ja mam taką prośbę, obawiam się, że w tej sprawie najbardziej może nam pomóc Lex. Dlatego nie ma proszę, tego jeszcze w Lexie. To może w Legalisie. W każdym razie na pewno jesteśmy w stanie to sprawdzić w innych okolicznościach niż teraz na komisji. No bardzo proszę, do meritum. Panie przewodniczący, niestety te postanowienia są wydawane na takim szczeblu sądowym, że ani Lex, ani Legalis tych orzeczeń niestety nie uwzględnia. Stąd też moje pytanie, a ja jako pełnomocnik strony tego postępowania do tych dokumentów nie mam dostępu i ta okoliczność, że jest 8 prawomocnych postanowień, które nie podzielają... Ja nie powiedziałem, że prawomocnych. Jest 8 niekorzystnych, 2 korzystne. To ta okoliczność została jakby ujawniona w dniu dzisiejszym, przynajmniej mi o tej okoliczności nie wiedziałem, stąd też te pytania. Proszę pana, czy mógłby pan wskazać wszystkich urzędników, którzy byli zaangażowani w proces wydania decyzji reprywatyzacyjnej w sprawie Poznańskiej 14. Chodzi mi o urzędników, nie tylko tych, którzy podpisywali decyzję, ale też tych, którzy pracowali nad projektem tej decyzji, byli w jakiś sposób w to postępowanie zaangażowani. Po stronie miasta oczywiście. Trudno mi jest znów to jest pytanie, decyzję przygotowywał, czy parafa jednego urzędnika jest na tej decyzji, natomiast czy jeszcze ktoś brał udział w jej, nie wiem, szczytywaniu, przygotowywaniu, konsultowaniu, no tego nie wiem. A parafa jakiego urzędnika jest? To jest w dokumentach, uchylam to pytanie, idźmy dalej. Naprawdę, szanujcie nasz czas, to jest w dokumentach. Jerzy Mrygoń, odpowiem. Proszę pana, czy państwo w dniu dzisiejszym macie jakieś zastrzeżenia co do przebiegu tego postępowania reprywatyzacyjnego, które prowadziło miasto? Ale co to znaczy, czy mamy zastrzeżenia? Znaczy, co do przesłanek na przykład? Wznowiliśmy postępowanie spadkowe na podstawie pewnych przesłanek. Wznowiliśmy również postępowanie administracyjne. No bo może się okazać tak, że jednak to postępowanie spadkowe ostatecznie będzie inne, więc wtedy od tego jak gdyby też wszystko zależy. Proszę pana, czy decyzja w sprawie Poznańskiej 14 była konsultowana bądź była przedmiotem obrad zespołu, który był w mieście powołany do analizy spraw reprywatyzacyjnych?
Panie mecenasie, jak już wielokrotnie odpowiadałem, zespół koordynujący nie zajmuje się poszczególnymi nieruchomościami co do zasady. On jest do rozstrzygania kwestii problemowych, a nie do jak gdyby, nie wiem, jakby to powiedzieć, tak? Dawania zgody na wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach. To już do przedstawiciela miasta pytań nie mam. Jeśli mógłbym teraz skierować pytania do pań, które w dniu dzisiejszym zajmowały stanowisko, do pani Marty Sieciarz mam pytanie. Proszę pani, pani rozpoczęła swoją swobodną wypowiedź od bardzo szerokiego wywodu na temat rodziny państwa Włodawerów, jej historii. To było naprawdę bardzo obszerne wystąpienie. Chciałbym zapytać, czy pani kwestionuje, że pan Aleksander Włodawer, który orzeczeniem sądu został uznany za spadkobiercę, to jest rzeczywisty spadkobierca dawnych właścicieli tej nieruchomości? Proszę pana, członkowie wspólnoty mieszkaniowej zebrali obszerny materiał, o którym dzisiaj właśnie była ta moja szeroka wypowiedź, dlatego że mieliśmy wątpliwości. Dlatego oddaliśmy to do sprawę w formie zawiadomienia do prokuratury i mam nadzieję, że ona będzie mogła rozstrzygnąć to w taki sposób, że nie będzie to budziło kontrowersji. My mamy bardzo dużo wątpliwości, w szczególności dlatego, że postępowanie spadkowe zawierało tak dużo błędów, które już dziś są potwierdzone, bo tutaj były odwołania do tego, że na te wątpliwości powołuje się zarówno prokuratura, jak i miasto stołeczne Warszawa, na te same, o których my mówiliśmy na samym początku. Dlatego no, my jako członkowie wspólnoty czekamy na to, jak rozstrzygną to organy do tego umocowane. Proszę pani, czy w tych wnioskach do różnych organów wnosiliście o przesłuchanie pana Włodawera? Ewentualnie czy pani wie, że pan Włodawer miałby być przesłuchiwany na te okoliczności, o których pani dzisiaj mówiła? Tak, wnosiliśmy na samym początku o to. Nie mam żadnej wiedzy, nigdy nie robiłam żadnego wglądu w akta żadnego z tych śledztw. Ani nikt, o ile mi wiadomo, z członków wspólnoty, które składały, z osób, które składały te zawiadomienia. Proszę pani, czy pani miała kiedykolwiek kontakt z panem Włodawerem? Nie, nigdy. A czy ktoś ze wspólnoty miał taki kontakt? Podobno tak. Poprzedni zarząd, dwa zarządy temu, u nas ta sytuacja też się zmieniała. Ja byłam kiedyś zarządem wspólnoty, później razem z dwoma osobami, później był inny zarząd, później był jeszcze inny i teraz jesteśmy znów my, więc ta sytuacja też się zmieniała w latach. Podobno tak, podobno rozmawiał telefonicznie jeden z członków zarządu z panem Włodawerem, tak. Uspokajał nas też, nie nas, bo ja nie wiedziałam o tym, ale osoby pana Bogdana na przykład, który pytał na podwórku, że pan Włodawer nie chce tego sprzedać. Jakieś tak, panie Bogdanie, takie słowa padały. Czy jest pani w stanie wskazać nazwisko tej osoby z zarządu, która miała kontakt z panem Włodawerem? Tak, pan Piotr Topiński. Proszę pani, czy pan Włodawer kierował do państwa jakieś pisma, stanowiska? Nic mi o tym nie wiadomo. Proszę pani, czy pani ma jakąkolwiek wiedzę dotyczącą tego, aby pan Robert N. i Janusz Piecyk spłacali jakieś zadłużenia lokatorów do wspólnoty przed sprzedażą nieruchomości do spółek Jowisz? Jeszcze raz proszę o pytanie. Czy posiada pani jakąś wiedzę na temat tego, aby pan Robert N. i Janusz Piecyk spłacali zadłużenia wobec wspólnoty przed sprzedażą nieruchomości spółce Jowisz? A jeżeli tak, to w jakiej kwocie? Zupełnie nie wiem, mam tutaj w dokumentach pozwy i jest to dla mnie już bardzo historyczna sprawa, natomiast wiem, że wszystkie absolutnie zobowiązania zostały spłacone. Jeżeli nie przed sprzedażą, to wkrótce po. Ale przez kogo zostały spłacone? Przez Roberta N. i pana Piecyka.
A skąd te zadłużenia wynikały? Wynikały z, prawdopodobnie z niepłacenia zobowiązań wobec wspólnoty w postaci funduszu remontowego i części eksploatacyjnej. A nie płacił kto? No, Robert N. i Janusz Piecyk jako nabywcy nieruchomości. Proszę pani, czy pani posiada jakąś wiedzę dotyczącą tego, aby lokatorzy, nie właściciele poszczególnych lokali, ale lokatorzy kwaterunkowi mieli jakieś zadłużenia do momentu sprzedaży nieruchomości spółce Kijowisz z tytułu czynszów najmu? Zupełnie nie, gdyż to w ogóle nas nie dotyczy. Mam wrażenie, że tutaj wiele osób nie do końca ta sytuacja jest wyjaśniona. Wspólnota mieszkaniowa polega na tym, że właściciele płacą czynsz na konto wspólnoty. Natomiast jeśli chodzi o tą część pozostałą, do tej pory wpłacało nam miasto. Bez względu na to, czy te czynsze od najemców wpływały do miasta, czy nie, miasto było znakomitym płatnikiem, muszę to przyznać. I zawsze na czas pieniądze za tą część budynku, która należała wówczas do miasta, wpływały na czas. Także ja, trudno mi się odnieść. Wiem, że były takie sytuacje, ale naprawdę są to plotki podwórkowe, także wolałabym nie wypowiadać się w szczegółach. Proszę pani, czy pani posiada jakąkolwiek wiedzę, aby w tym okresie, kiedy pan Piecyk był współwłaścicielem tej nieruchomości, był podnoszony czynsz najmu? Lokatorom pana Janusza P. Piecyka i Roberta N.? Tak. O to pan pyta. Zupełnie nie wiem. Wydaje mi się, że ten czynsz zgodnie z prawem został podniesiony, czyli bodajże pół roku po prawdopodobnie przejęciu przez spółki Jowisz. Wiem, że nie było tam możliwości, oni nie mieli możliwości odniesienia się, że jest to niezgodne z prawem. On był w prawidłowej wysokości i w prawidłowym czasie, ale proszę pytać, pytania te są do Stowarzyszenia Poznańska 14, nie do wspólnoty. Proszę pani, w dniu dzisiejszym tutaj na sali padł ze strony pani Anny Tomas pewne stwierdzenie dotyczące tego, że udało się odnaleźć pewnych spadkobierców rodziny Włodawerów innych niż pan Aleksander Włodawer, którzy prawdopodobnie żyją, ewentualnie żyli jeszcze w toku trwania postępowania spadkowego. Czy państwo, czy pani mieliście kontakt z jakimś innym spadkobiercą tej rodziny niż pan Aleksander Włodawer? My, członkowie wspólnoty i pani Tomas, działaliśmy oddzielnie. Początkowo pierwszy miesiąc była to między nami jakaś współpraca, później z wielu powodów tej współpracy już w zasadzie nie było, w związku z czym trudno mi się odnieść do informacji, o których mówiła tu pani Tomas. Jeżeli chodzi o mnie i mówię to w swoim imieniu, ja bardzo chciałam, żeby ta kamienica wróciła do Skarbu Państwa, w związku z czym ja nigdy nie chciałam nawiązywać kontaktu ani szukać spadkobierców. Jedyne, czego szukaliśmy, my członkowie wspólnoty, to tego, że byli inni 100 lat temu, 80 lat temu, 60 lat temu, ale nikt nie próbował wyszukiwać, wpisywać w wyszukiwarkę Google nazwiska Włodawer i dzwonić na przykład, to historia wymyślona, na przykład do wszystkich osób na świecie, które tak się nazywają, żeby zapytać, czy przypadkiem oni nie byliby też beneficjentami tej reprywatyzacji. Dlatego my nie mieliśmy takiego w ogóle planu. Proszę pani, a z jakich powodów ta współpraca z panią Tomas się nie układała bądź nie była kontynuowana? Po pierwsze dlatego, że... Bardzo przepraszam, ja prosiłbym o uchylenie tego pytania, bo jakby odbiegamy od meritum sprawy, jakby to z jakiego powodu część lokatorów i właściciele mieszkań nie współpracowali, jakby nie dotyczy bezpośrednio przedmiotu sprawy. Ja odpowiem w jednym zdaniu tylko, że po prostu my, członkowie wspólnoty, uznaliśmy, że jeśli nawet dwie grupy będą zajmować się tym samym, to nic złego się nie stanie. A czy pomiędzy tymi grupami jest jakiś konflikt, nieporozumienia? Dobrze, nie, ma pan mecenas rację. Uchylam to pytanie, to nie ma żadnego znaczenia dla postępowania dekretowego. Proszę dalej.
I już w tym kierunku to było moje ostatnie pytanie i jeszcze chciałbym do pana zadać kilka pytań. Do pana Bogdana, tak. Proszę pana, pan wspomniał o tym, że w latach 70. był przeprowadzany dosyć gruntowny remont tej kamienicy. Czy bezpośrednio po wojnie były prowadzone jakieś remonty? Bezpośrednio po wojnie, to co wiem, były remonty, powiedzmy, nie można to nazwać jakimiś głównymi remontami. Remonty przystosowujące kamienicę do użycia. To znaczy kamienica nie była taka zniszczona po wojnie. Oczywiście była w wyniku działań zniszczona, ale jakieś po wojnie specjalnie nie były prowadzone remonty. Były tak, żeby mieszkać w jakichś, powiedzmy, godnych warunkach prowadzone. Natomiast ten remont, o którym mówiłem, to był remont główny. To był remont doprowadzenia kamienicy do aktualnych warunków. Bo po wojnie kamienica część remontów prowadzili sami lokatorzy, bo na przykład były pozrywane podłogi i tak dalej, ściany pokute, to były prowadzone sami lokatorzy. Natomiast tutaj same powojenne remonty, to nie było remontu. Dziękuję, myślę, że starczy. Myślę, że pan mecenas może być usatysfakcjonowany, tym bardziej, że pan już mówił wcześniej o tym. To... Tak, jeszcze jakieś pytanie, panie mecenasie? Tak. Proszę pana, pan dzisiaj wskazywał na osobę pani Bluth, o ile dobrze nazwisko powtarzam, która miała pobierać czynsze bądź administrować tą nieruchomością bezpośrednio po wojnie. Czy była to osoba związana z rodziną Włodawerów? Nie potrafię powiedzieć, wie pan, na to pytanie panu nie potrafię odpowiedzieć. W tym czasie, kiedy była pani Bluth, byłem po prostu za mały. Rozumiem, ale czy może z jakichś opowieści rodzinnych pan jakieś informacje? Jeżeli ma się 10 lat, tak. To komu płacą rodzice czynsz, to mnie to nie interesowało. Panie mecenasie, pan odpowiedział na pytanie, że nie wie. Przecież idźmy dalej. Więcej już pytań nie mam, panie przewodniczący. Dziękuję uprzejmie. Szanowni państwo, zmierzamy do końca. Ostatni punkt dzisiejszego spotkania. Odnotowuję, że do osobistego wstawiennictwa została wezwana pani Hanna Gronkiewicz-Walc, która się nie stawiła pomimo prawidłowego doręczenia wezwania o osobistym wstawiennictwie. W związku z powyższym chciałbym na podstawie paragrafu 7 ustęp 1 punkt 5 regulaminu działania komisji w związku z artykułem 10 ustępem 1 i 2 i artykułem 18 ustęp 2 ustawy, na podstawie której procedujemy, poddać pod naradę i głosowanie kwestii ukarania pani Hanny Gronkiewicz-Walc za nieusprawiedliwione niestawiennictwo grzywną w wysokości 3000 zł. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos tak. W tej sprawie? Bardzo proszę, panie pośle. Panie przewodniczący, szanowni państwo, otóż nie powtarzając całej argumentacji, którą powtarzałem przy kolejnych wcześniejszych rozprawach, należy jednak zwrócić uwagę, że pełnomocnicy miasta stołecznego Warszawy, które jest stroną w tej sprawie, byli obecni, których moim zdaniem nieuzasadnienie pan przewodniczący wykluczył z rozprawy, co w ogóle jest zachowaniem przedziwnym, ponieważ ich zachowanie wcale nie spełniało kryteriów niewłaściwości określonych w artykule 96 KPA. I stroną tego postępowania jest miasto, a nie pani Hanna Gronkiewicz-Walc. I miasto jest prawidłowo reprezentowane, bo przez dwóch pełnomocników profesjonalnych i dwie osoby upoważnione przez panią prezydent do udzielania wszelkich informacji, z których skrzętnie komisja korzysta. Więc w związku z tym, że jeżeli komisja korzysta z możliwości zadawania pytań a przedstawicielom miasta, korzysta ze współpracy z pełnomocnikami, to jak można ukarać kogoś za to, że się nie stawił? Przecież nie była wezwana tutaj jako świadek czy do osobistego zeznawania przed komisją. A poza tym trzeba się też zastanowić nad sensownością tak naprawdę w ogóle wzywania pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Walc, która nie uczestniczyła osobiście w wydawaniu tych decyzji. I państwo atakujecie panią prezydent personalnie, to wręcz ma wszelki charakter nękania
osoby fizycznej, jaką jest Hanna Gronkiewicz-Waltz, i nękania organu, jakim jest prezydent miasta stołecznego Warszawy, co jest absurdalne i niegodne organu administracji publicznej, jakim jest komisja. Więc zdecydowanie wyrażam sprzeciw przeciwko tej praktyce, a wręcz rytualnego kończenia wszelkich rozpraw tym, że karze się prezydent Warszawy karą, maksymalną karą grzywny, czyli 3000 zł, bo zwracam uwagę, że to jest do 3000. Pan przewodniczący zawsze proponuje 3000, no i jest to maksymalny wymiar kary, który może komisja dać, no to jest naprawdę takie odgrywanie się zupełnie niepotrzebnie na pani prezydent i na mieście stołecznym Warszawa. W związku z tym uważam, że jest to niepotrzebny rytuał nękania Warszawy przez komisję. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie za to uzasadnienie. Tylko tak się zastanawiam, jeżeli 3000 zł to jest nękanie, to jak zinterpretować kwotę 6000 zł, który musiał zapłacić jeden ze świadków czynszu miesięcznego? Skoro wy twierdzicie, że to nie jest nękanie, czyli 3000 jest nękanie, a 6000 to nie jest pan nękanie. Jeżeli pan przewodniczący zwraca się do mnie per wy, to jest to bardzo miłe, ale nie ma takiej potrzeby. Ale ja panu, dobrze, tylko że ja nie wchodziłem panu w słowo. Dalej jednak każde posiedzenie tej komisji przekonuje mnie, ale sądzę, że też więcej osób, do tego, dlaczego pani prezydent nie chce się stawić przed tą komisją, ponieważ no musiałaby wyjaśnić, jak to się dzieje, że o mieszkańców, których ma obowiązek dbać, z mieszkańcami, o których ma obowiązek dbać pani prezydent, działy się takie rzeczy i że nikt na to nie reagował. Wołyń, okna lecące, jakieś pożary, nie przesądzając, w jaki sposób to się odbywało, te podnoszone czynsze. Do 6 tysięcy, jak rodzina z dzieckiem ma zapłacić czynsz 6 tysięcy, ile to trzeba zarabiać? A proszę sobie wyobrazić, że na przykład ta rodzina, która ma płacić 6 tysięcy czynszu, nie zreprywatyzowała kamienicy i nie zarobiła na przykład 16 milionów złotych. Już nie mówiąc, prawda, o ten. Dlatego nie mam żadnej wątpliwości, obowiązkiem pani prezydent jest stawić się przed obliczem komisji, dlatego konsekwentnie będę wnioskował o karę grzywnę, dopóki pani prezydent w swojej łaskawości nie zechce wytłumaczyć tego wielkiego skandalu, który dział się w stolicy. Pan Łukasz Konradko. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Przede wszystkim w pierwszej kolejności należy sobie odpowiedzieć na pytanie, kto sprawował nadzór w chwili, kiedy była wydawana decyzja reprywatyzacyjna i czy to nie była czasem pani Hanna Gronkiewicz-Balst, po pierwsze. Po drugie, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy przesyła tutaj na posiedzenia, na rozprawy komisji osoby, które rozpoczęły pracę dużo później od tego czasu, który jest objęty zainteresowaniem szanownej komisji. Po trzecie, chciałbym odnotować w końcu, że wystąpienie pana posła Kropiwnickiego, który tutaj twierdzi, że komisja uprawia niejako swoisty rytuał, a można byłoby powiedzieć, że pan poseł Kropiwnicki, tak wejść w zasadzie w polemikę, uprawia swego rodzaju rytuał wchodzenia w rolę pełnomocnika pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Także uważam, że ze wszech miar, w szczególności należy się to lokatorom, między innymi nieruchomości przy ulicy Poznańska 14, aby pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz swojej łaskawości pojawiła się wreszcie na którymś z posiedzeń, osobiście zaszczyciła komisję swoją obecnością i wyjaśniła te sprawy i umiała odpowiedzieć na te pytania, na które nie potrafił udzielić chociażby pan dyrektor Rotkiewicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Sebastian Kaleta jeszcze, tak? Głosowanie. Tak. Kwestia podstawowa dotyczy stawiennictwa osobistego, obowiązkowego. Ustawa jasno mówi osobiste stawiennictwo. Kwestia, czy można wykonywać to stawiennictwo przez pełnomocników, czy też nie jest oczywista, ponieważ osobiście nie można spotkać osoby prawnej. Przymiotnik osobisty dotyczy tylko i wyłącznie osoby fizycznej, konkretnej osoby, która w danym momencie piastuje funkcję prezydenta miasta. To osobą jest pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz i z tego powodu jest osobiście wzywana, ponieważ w czasie, kiedy była wydawana ta decyzja,
sprawowała bezpośredni nadzór osobisty nad Biurem Gospodarki Nieruchomościami, które wydało wątpliwą decyzję. Teraz druga kwestia, którą poruszył pan poseł, tutaj czuję się w obowiązku, żeby jednak na to zwrócić uwagę. Powiedział pan, że komisja może nękać Warszawę. Nie, komisja nie nęka Warszawy, komisja Warszawie pomaga, zwraca majątek, który był dotychczas w poprzednich postępowaniach bezprawnie wydany przez miasto, komisja miastu pomaga. I o żadnym nękaniu miasta nie może być mowy. Jedynym powodem, który dzisiaj mnie wstrzymuje przed ewentualnym podniesieniem ręki za karę grzywny dla pani prezydent, jest fakt, że mam świadomość tego, że poprzez wynajętych przez siebie prawników prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, mimo że ma obowiązek pokryć tę grzywnę, prawdopodobnie z budżetu miasta wyda więcej na prawników niż ta grzywna wynosi. Jednak zasady zobowiązują i obowiązek pani prezydent powinna wykonać i opłacić grzywnę w związku z tym nie stawienicą, a najlepiej byłoby, żeby na kolejną rozprawę po prostu się stawiła. Krótki ad vocem. Proszę bardzo. A szanowni panowie, otóż przypomnijcie jedną prostą rzecz, że stroną jest nie Hanna Gronkiewicz-Waltz, tylko miasto stołeczne Warszawa, reprezentowane przez organy. I organ jest reprezentowany przez prezydenta i ma prawo do udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania. Przecież ciężko sobie wyobrazić, żeby pani prezydent wydawała wszystkie decyzje osobiście. I dziwnym trafem jakoś nie atakujecie Lecha Kaczyńskiego, że nie wydawał, nie wpadł na koncepcję spadków wakujących. Pan zostawi pana prezydenta w spokoju. Ale proszę mi nie przerywać, a boli was Lech Kaczyński bardzo, bo jego błędy były świętością dla was, ale błędy innych, czy ewentualne niedopatrzenia, to byście na szubienicy powiesili. No taką macie panowie mentalność i to jest nieszczęśliwe, że jeżeli jesteśmy organem administracji publicznej, to trzeba się zachowywać w sposób wyważony i odpowiedni. I nie ma potrzeby, żeby co dzisiaj wniosłaby pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz do tej rozprawy. Ano nic. Tak naprawdę, bo wszystko, co zostało, było istotne, zostało tutaj powiedziane. Chcielibyście państwo urządzać spektakl polityczny, żeby atakować panią prezydent i to jest dla was istotne, a nie to, żeby ona przyszła, żeby udzielać informacji. Dlatego uważam, że jest to atak polityczny na panią prezydent, a nie chęć uzyskania dodatkowych informacji, bo wszystkie informacje, jakie chcieliście panowie, jakie chcieliśmy jako komisja, to je uzyskaliśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No niestety zmusza pan do tego, żeby dalej kontynuować tą dyskusję. No niestety. Chcę panu powiedzieć, że proszę spojrzeć na liczby i porównać sobie, ile było reprywatyzacji za czasu świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jak reagował, jak dowiedział się o tym, że ktoś próbuje takie machloje robić. Od czasu jego słynnej reakcji, gdzie poleciały głowy, od tego czasu reprywatyzacje praktycznie się zatrzymały w stolicy. Wróciły, wie pan kiedy? Wtedy, kiedy Platforma Obywatelska doszła do władzy. I nie chciałbym w ogóle tego wątku poruszać. Dodatkowo takie cyrki, jak z tymi kuratorami z tych wysp karaibskich, czy 700% czynszu, to też tylko było wtedy. Nie było tego wcześniej, a już nie wspomnę o tym, że akurat tak się przypadkowo składa, że beneficjentami reprywatyzacji są politycy Platformy Obywatelskiej, a nie Prawa i Sprawiedliwości. No tak się jakoś przypadkowo składa. Proszę jakoś to nam wyjaśnić. Ale proszę pokazać tych polityków Platformy. A pani Hanna Gronkiewicz-Waltz to co, to nie jest? Ale ona jest beneficjentem czy jej mąż? Może jest jednak pewna różnica, że spadek 2% spadku męża po drugim mężu ciotki, ani niż polityk Platformy Obywatelskiej. Więc proszę, żeby pan przewodniczący zachował umiar. Dziękuję. Rozumiem, że nie dysponują tym wspólnym majątkiem i tak dalej. Dobrze, mąż pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, czyli rodzina polityków Platformy Obywatelskiej. Proszę bardzo. Tak się jakoś dziwnie składa, że to oni są beneficjentami reprywatyzacji, a nie świętej pamięci Lech Kaczyński. I proszę o tym pamiętać. Pan Łukasz Kondratko. Odnośnie mentalności, jakoś tak się dziwnie składa, że politycy Platformy Obywatelskiej mają taką dziwną cechę przywoływania i cały czas posługiwania się pamięcią świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego. I to czyniliście niejednokrotnie. Nie róbcie tego, bo to naprawdę nie prowadzi w dobrym kierunku. Dobrze, przechodzimy do głosowania. Szanowni panowie, kto z panów jest za tym, aby komisja ustanowiła grzywnę w wysokości 3000 zł? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kto jest przeciwny? Jeden głos przeciwny. Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. Komisja postanowiła ukarać panią prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz grzywną w wysokości 3000 zł za nieusprawiedliwione niestawiennictwo podczas prac
komisji. W związku z powyższym, jeżeli nie ma więcej głosów, zamykam rozprawę. W związku z dostatecznym wyjaśnieniem sprawy zamykam rozprawę przed komisją. Informuję, że strony mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego zgodnie z artykułem 10 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w terminie 14 dni od chwili zamknięcia rozprawy. Na tym kończę dzisiejsze posiedzenie. Dziękuję wszystkim.